Czemu nie wywalił od razu? Wpiszę jeszcze raz hasło, przecież mam nadzieję, że nic się nie stało, spróbuję się zalogować i uwaga. Jest, na razie się udało, ale super, udało mi się zalogować. Simon pokazał przez przypadek swoje hasło na live'ie. Wyglądało to mniej więcej tak. Mam dostęp do tego live'a, więc spróbujemy się zalogować. Cyk, okej, okay, Simon, zobacz. Weszliśmy! Jesteśmy na chacie Simona! Okej, okay, dobra widzowie, teraz w dzisiejszym odcinku będziemy robić troll Simonowi. Udało mi się zalogować na szczęście na konto Fireouta i dodał mi kiedyś hasło, dlatego co możemy mu to zrobić? Na początku może zmienimy mu opis. Każdy ma inny kolor łapki w górę i to nas wyróżnia. Teraz każdy ma trochę subskrypcji. Aj, ale jest po milion, please zostaw, bo ja naprawdę jestem na kocie, bo kiedyś mnie strollował i zaczniemy pierwsi, więc mamy 2000 robuxów, lecimy. Co zrobić Simonowi jako haker? Po pierwsze, muszę zmienić mu opis, co nie? Konto zostało schackowane. Smutne buźki, nie, wesołe buźki, hehehe, bo jestem hakerem, wiecie. O, już pierwsza osoba mi napisała siema. Simonku, czy ciebie schakowali? Widziałem opis. Ej, to Cheetos napisał. Jak on szybko odpisuje, dobra, napisałem mu. Tak, jestem hacker. Dobra, kolejną rzeczą, którą musimy zrobić Simonowi, jest zmiana outfitu, ale trzeba mu wydać 2000 robuxów, aż ma. Dobra, sorry Simon, ale ty mi też kiedyś takiego pranka zrobiłeś, więc teraz robię odwet. Ej, zmieniamy Simona w dziewczynę, czy zmieniamy Simona w Bulliego? Zobaczcie, jak on wygląda. Dobra, to jest pierwsza rzecz oczywiście. Ej, no, ty Cheetos pisze, oddaj mu, on jedzie teraz gryberka, jak wróci, to mu wszystko ma być na miejscu. Nie, ja mu nie oddam kota. Ale w ogóle Cheetos, myśli, że serio go zhakowałem. Dobra, weźmiemy... O! Załóżmy mu to! Na pewno wszyscy widzowie, którzy będą przeglądać profil Simona, będą się śmiać. Ale nie, serio, to jest prank roku to będzie, naprawdę. Dobra, weźmiemy mu... No, przestań do mnie Cheetos pisać. Dobra, załóżmy mu jakiś Hello Kitty z rzeczy, nie wiem. Nie wiem, zamieńmy od Simona Wodera. Na jeden, na parę godzin. Dobra, dajmy mu to. Co to jest? To jest niesamowite. Dobra, co to jest? Damy mu jakieś fajne włosy pod tytułem... Co to jest za włos? Czy to jest jakaś wielka tuba? O, wielka tuba z włosów, nice. W tym czasie Simon. Udało mi się zalogować na szczęście na konto Fireouta i dodał mi kiedyś hasło, dlatego co możemy mu to zrobić? Dobra, to myślę, że możemy mu to zmienić. Chyba się nie zdenerwuje, co by tu nawidzać? Na przykład haker... O, haker pozdrawia. Co by tu jeszcze można zmienić? Nick ma Fireout, display name to będzie super rzecz. I na co to można tu zmienić? Na przykład Cybobę? Albo nie. Fire... Nubek, o, Nubek będzie najlepszy, akurat adekwatny do właściciela, zapisujemy. Zobacz, Nubek się nazywasz teraz, no to idealnie do ciebie pasuje. Skoro to już zmieniliśmy, tutaj haker pozdrawia, to co jeszcze możemy tutaj mu kupić? 10 tysięcy robux, dobra, wejdźmy w Avatar Shop. Tymczasem Fireo. Ej, dajmy coś strasznego, co nie? Żeby to było takie, wiecie, creepy jeszcze, że niby haker go zhakował. Dobra. O, damn, pam, 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 pam. Weźmiemy to, weźmiemy, ale co to jest? Weźmy mu tę twarz psychoheda. Dobra, teraz mu załóżmy te rzeczy. Okej, tutaj jest Simon, weźmiemy mu to, załóżmy mu to, sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. I jeszcze załóżmy mu... A, rękę taką dziwną. Dobra, teraz trzeba zmienić nick Simonowi. Simon, nick już nie będzie Simonem. Oczywiście za 7 dni będzie mógł sobie zmienić, ale za 7 dni damy mu nubek, nubek, albo nie, dajmy mu nubeczek. Bo Cybobek, mogę! Cybobek! Dobra, Cybobek chyba nick. Ale co to jest? To jest grube. To jest mocne, ale Simon się wkurzy na mnie. Oby ten, w sumie to już chyba troszeczkę za dużo zrobiliśmy. Ale jeszcze! O, mamy tu jakieś drogie rzeczy. Na przykład dajmy mu 1000 robuxów, taką neon animal hood. Oczywiście Simon będzie mógł to sprzedać za robuxy, ale troszeczkę mniej, ale no nie, no nie będzie tego sprzedawać. Co wy? Simon od dzisiaj zmienia kolor. Ej, jo, ale tu można prank zrobić z tego, że niby Simon zmienia kolor. Piszę mu na grupie, na której jest 70 tysięcy ludzi. Piszcie do mnie. Jestem schackowany. Dobra, wbijajcie do mnie, jestem schakowany. Wiemy na jakąś grę o nazwie Simon to Nubek głupi, jest zadane. Haha, kidosek, Nubek. Co to jest? Kto robił tą grę? Dobra, jestem tutaj, nie wiem. Tutaj wejść w teleport, żeby zacząć. O! Haha, biedak, co to jest? Haha, ale biedak głupi. Co to jest za gra? O CB tutaj. Ty biedaku, nie możesz kupić takich manek. Co to jest za outfit w ogóle? Co to jest? Gdzie ja jestem? Jakiś typek. O, widz tu jest. No, myślę mu... To jest za gra, w ogóle to jest... Wjechałem w jakąś kupę samochodem. Haha, łatwo z tobą, Ezie.
Co to jest? What is this game? Dobra, ja muszę się tepnąć na początek do moich widzów. Znaczy do widzów Simona. Napisałem jej, hej, ładny mam outfit. Tak. Odwala mi, jestem głupek. Tańczę flosa. Wygląda ciekawie, tak sobie. Jestem głupek, tańczę flosa. To jest takie głupie. Jestem głupek, tańczę flosa. Ona napisała eo. Pisze, lubię jeść kupę. Ej, Sajbobek, wszystko jest okej? Nie. No co, lubię jeść kupę, jestem zwykły, normalny człowiekiem, tak. Sajbobek lubi bobki, Sajbobek lubi bobki. O, już widzowie się wkurzają, kropka, kropka. Oby obejrzeli ten film, bo inaczej pomyślałem, że Simon jest jakiś niezrównoważony. W tym czasie Simon. I coś fajnego, bo tutaj kupić, co na pewno mu się przyda, tak, bo przecież jestem miły i czegoś nie muszę tak, bo mu nie kupił. O, taka twarz na przykład przebiegła za 150 robuxów. O, no to proszę bardzo, tutaj mu kupimy i potem to założymy w końcu. Idealna do Fireouta, pasuje w końcu. I może coś limitowanego troszeczkę mu kupimy. Tak, i to jest tutaj rzecz, którą trzeba kupić. Dlatego przede wszystkim to pan jajko i pan telewizor. Zobaczcie, jak to pięknie dalej będzie wyglądać. Pierwszy taki pan jajko to koszt tylko 800 robux, dlatego możemy mu to kupić, ale w sumie już mu troszkę wydaliśmy z tych 10 tysięcy. I teraz to, co najlepsze. Zobaczcie, pan telewizor idealnie wygląda do Fireouta, koszt już 2000 robux, dlatego cyk, tutaj kupimy kolejną rzecz. A co tutaj jeszcze jest takiego totalnie brzydkiego i oczywiście niefajnego kupienia? O, taki kotek. Nie wiem, po co możemy mu tego kota kupić, cyk. I o, i pana delfina z takim przebitym jednorocznym, coś takiego. Z pan kotek kosztuje 1000 ruksów, kupujemy to oczywiście i następnie zobaczysz, jak to wygląda. Nie, przecież on nigdy tego nie założy. No więc skoro wszystko kupiliśmy, pora przejść teraz do awataru i zobaczmy, jak to na nim wygląda. Czy on w ogóle jest przebrany za kota? Przecież to wiadomo, że nie jest oryginalny, tylko dlatego trzeba coś ściągnąć. I załóżmy wszystkie rzeczy, które kupiliśmy, czyli ta piękna twarz oczywiście. To twarz mamy pana jajko i czy możemy. Dobra, możemy telewizor jeszcze i kota jajko i ciekawe, jak coś zaraz załóżmy. A może by tu zmienić może trochę ciuszki jakiś, co on tu może mieć? Ile on ma outfitów? Czemu ty jest kibel? Okej, dobra, kibelek, troszkę dziwne ta outfit, na przykład ninja, wytyfy. Czemu coś wszystko zaznaczyło? Dobra, to myślę, że co, widzicie, jak to wygląda? To już nie ma co, myślę, co szukać. To dajmy mu kolejny outfit, żeby sobie zapamiętał i napiszemy hakę. Coś takiego zapiszemy to sobie i ciekawi mi tylko reakcję Fireo, tak on to kiedyś w ogóle zobaczy i się domyśli, bo zobaczcie, jak to wygląda. Dzisiaj! Dzisiaj stworzyliśmy grę, na której hakujemy Fireouta, a potem damy mu 10 robux. Tak, właśnie do tego mam jego hasło do konta, dlatego nie może się zalogować. Lecz nie będzie to takie łatwe, będzie musiał przejść bardzo trudne obi, żeby dostać robuxy. Tak, przeczytałem to z kartki. Okej, a więc jesteśmy na koncie Fireouta. I teraz, aby mu za dużo tu nie pozmieniać, to zmienił mu awatar. Widzę, że tutaj ma jakąś piękną maskę The Happy Mana, dlatego możemy mu to dać. I na koniec damy mu wielkiego Mikołaja oraz brodę. I jak widzicie, Fireout jest już hakowany, to teraz czekamy, aż przejdzie tą mapkę. Widzowie, coś jest nie tak z moim kontem, zobaczcie. Simon mi wysłał, nagle Simon wysłał mi, że twoje konto jest hakowane, ja nie mogę się zalogować, moje hasło jest zmienione i muszę przejść jakąś mapkę. To jest trochę sas, że zrobił, o właśnie sas, muszę założyć nowe konto, bo nie mam jak odzyskać konta, no. Dobra, dajmy nick Fireout. Czemu Fireout noob mi po nim? To nie Fireout 1, 2, 3. Dobra, to będzie dobra nazwa. Okej, założyłem konto, lecimy. Aha, aha. To się nazywa Jailbreak New Update. Dobra, na tą gierkę, let's go. Dobra, widzowie, wbiliśmy na tą mapkę. Ona jest mega creepy i jest ze mną Fireout na serwerze. To jest on, to ty, draniu. To Simon na stówę, chodź tu. Wracaj tu. Simon, no nie, o, tepło mnie. Gdzie jestem? Co to jest za miejscowa? Ale fajna. Jest klimacik, dobra. Jo, ale kozacko, co to jest? Nie, dobra, już się skończyło kozacko. Czy ten gościu wymiotuje? Co to jest za gra? Simon, to jest zastylowy Simon. To jest drań, draniu, oddawaj moje konto. Dobra, musimy zjechać tędy chyba. To wygląda bardzo strasznie. O ja, zjeżdżalnia. Oh boy, dobra, ej, nie działa zjeżdżanie. Musimy zejść tak. O, dawaj, a, zjeżdżamy, wow. O, to już się stało niezbyt śmieszne. Tu już zeszliśmy z żartów do strasznej prawdziwości. Zostałeś zhakowany, przejdź to, żeby odzyskać konto. Nie, tak. Super wybór, mam jakiś inny. Dobra, wybieram tak, bo ja chcę odzyskać moje konto. O, jakbym wybrał nie, to bym wpadł do lawy? Co to ma być? Dobra, nieważne, tu jest checkpoint. Okej, czyli muszę wybrać pieniądze czy bejkonowstwo. Dobra, ja bym wybrał szczerze
No nie chcę bacona, więc biorę to, dobra. Mamy tak, gościa, który był mega bogaty w SpongeBobie, albo biedaczka, no i chciałem ci dać idziemy w kraba, przejdź dalej, ja będę... Sorry, się przerwa, ale ma 5 sekund na zostawienie łapki w górę i subskrypcji i będziesz proste, naprawdę, będziesz mega proste, tylko 5 sekund, zostaw, będę mega wdzięczny, jakaś konto, no chcę, dobra, potrzebuję Robux, żeby zabić Baby Aleksandera? Co to jest? Nie, ja wolę Robuxy! Nigdy nie zabiję Baby Aleksandera, kto to w ogóle jest? Dobra, mamy jakieś Clash Royale'a czy Premium? Lubię Clash Royale, lubiłem chyba. No to wezmę to, bo to jest król! Jest! Jak ja daję radę? Ale to jest easy! Dobra, mamy Kermita z Supreme'em, albo... to coś, to jest piękne. Okej, nie zabiło mnie. Ostrzeżenie, wszyscy hakerzy zostaną zbanowani. Ale to nie ja jestem hakerem. Jestem tylko dzieckiem, które chce zyskać konto. Dobra, checkpoint i teraz mamy jakieś go-karda. Okej, biorę to, mogę to wziąć. Jedziemy. Okej, jadę chyba dwoma. O nie, co jest? Dobra, tu jest nie, co jest? Spadam! Halo, tu jest koszyk. Koszyk to jest, dobra, jedziemy dalej. Tu jest... co to? Ej, to są ci skamerzy z Robloxa. To na pewno jest on. Dobra, weźmy skamer. Tak, skadłem! Dobrze, wow! Tam był sas! To tak, biorę sobie tutaj tego checkpointika. I tak, jeszcze żyjesz! Wow! Wow! Dobra, wsiadamy. Okej, jedziemy. O nie, wiem co tu będzie. Są hakerzy, zobaczcie. Patrzcie na to. Nie, zostawcie mnie! Zostawcie! Nie! Nie, one tu idą, hakerzy! Nie chcę zostać zabity przez hakerów! Dobra, haker czy Stitch Face? Na pewno haker! O, dobra, jestem bezpieczny. One tam jeszcze nie mogą przejść, dobra, to łatwo. Łatwo z nimi. Tak, mamy Robuxy czy haki? Robuxy, jasna sprawa. Powtórzmy to samo, weźmy sobie haker. Haker! Okej, to działało. Mamy robuxowego typka czy hackera? Dobra, wezmę hacker. Jest! Dobrze! Hacker to taka postać z bajki, nie no żarty. Robux czy hacker? Mamy... Ja bym wybrał szczerze... No... Robuxy! No nie, już jestem spowolniony. Dobra, spadam. To jest ciężkie. Bra! Jest, dobrze, trafiłem. Uwaga. Jeszcze raz. Bra! Okej, czy ja muszę po prostu wybierać hakerów? To jest taka prosta sprawa. Tutaj jest ten i teraz haker. Wow, zobaczcie, o tak kostką rzuca. Jo. W ogóle jak wam się podoba kamerka? Chcecie z kamerką? Filmy. Okej, teraz mam jakieś skoki po rękach. Hacker, proszę, pomóż. Haker, proszę, pomóż. Jest, dobra, pomógł mi. Zrobił zbugowaną mapkę, to teraz musi ten pomagać. Okej, pierwsza litera twojego hasła to... Oh boy. K czy B? Nie chcę o tym wiedzieć, ale to jest litera... B! A czemu? On to powiedział! To jest bez sensu, no! To chyba musi być prawdziwy haker, nie Simon. Dobra, bo on już chce podać mi hasło, co nie? Okej, mamy tutaj Fireout, to na spoko, jest z Fireoutem Juniorem. Wszystko spoko, tu się zmniejszył. Tu się zmniejszył i siedzi, ale słodziak. Tu się zmniejszył i siedzi. Haha, jestem zły, zamknąłem Fireouta Juniora! Oh. Sorry, że się śmieję, ale on źle napisał, zamknąłem. Ale nie, otwórz mu. Jest, otworzyłem mu. Ej, dobra, haker jest hamem, ten haker jest hamem. Piłeczkę tutaj zrobił. Ze mnie jeszcze, śmieje się ze mnie. Lalkę z Fireouta, co to jest? Co to jest? I ze mnie peta zrobił, no nie. Ja idę się załamać, widzowie. Prawda, hakerze, jesteś okropny. Okej, moje guacamole. Guacamole. Pyszne, dobra, idziemy dalej. Okej, dajemy dalej, lecimy dalej. Lecimy dur. Co to jest? Fireout Killer. O nie, zobaczcie, on ma jakiś mały zasięg. Muszę przejść obok niego. No nie, znokautował mnie. Hakerze, za to ci nie daruję. W ogóle ja mam twarz. Co to jest? Weźmy, tutaj wpiszmy, to jest na pewno haker. Jest, dobrze. To jest noob? Czyżby to był noob? Jezu, ja jestem taki już obeznany w tych quizach, ja grałem już tyle w quizów. Dobra, to nie wiem co to jest, jakaś dziewczyna? Dziewczyna hakera? Dziewczyna hackera? Ej, czekajcie, mam pomysł, napiszę dziewczyna
Simona? Jak to halo co? To jest Simon na stówę! Nawet to, jak to halo co? Bo tak zaczęła go trollować. Dobra, co to, co to jest? Dzięki. Dobra. Dzięki hakerze, nie Simonie. Dobra, to jest Fireo, to jest mega easy, bo to... Idziemy dalej, teraz mamy skoki po hakerskich maskach. O, tam są rekiny, zobaczcie ile tam jest rekinów. One by mnie wszystkie zabiły, dobra. Lecimy, lecimy. Na, jest, jest. Dobra, pięknie. Tutaj mamy Gambola, więc weźmy wpiszmy Gumball. To jest easy, to jest bardzo easy quiz. O, to jest ten Rob z Gambola. Kto oglądał Gambola? To jest moja ulubiona kręskówka. Gumball, dobra, tu mamy Anais. Anais, dobra, pięknie. O nie, Gumball Exe, nie. Nie niszcz mi dzieciństwa, nie. Nie, nie, dobra. Tu mamy checkpointik i czarną dziurę. Ja tam nie wskakuję. Za żadne skarby, zobaczcie jak to wygląda. To wygląda jakby tam, nie wiem, było ze 100 babci. Nie wiem, nie wiem co to by było, jakby to jakaś żur tutaj ktoś robił. Dobra, uwaga, skaczemy, muszę to zrobić. O, co to jest? Zobaczcie co to idzie na mnie. Ło, to nie pchają mi statki nawet. Idźcie ode mnie, nie mogę zginąć, nie mogę zginąć. Oboje, gin, hakerze. Nie! Geronimo! O, został tylko dwóch. Ups, siemka. O nie, oni się zrespili, nie! Zostawcie mnie, zombiaki! I dostałem miecz, zobaczcie, dzięki hakerze! Nie działa na nich miecz, super, dobra, biegnę na piechotę! O, wywalone was, idźcie sobie, rzucam wam miecz, bierzcie wszystko ze mnie! Dobra, tędy, uwaga, niemożliwy skok! Chodźcie, proszę, uwaga, błagam, żeby nie umiałem skakać, jest, dobrze, nie umiałem skakać! Okej, i co tu? Green light, red light? Ty, zobaczcie, to jest haker! To jest Simon! Czemu on tu biegnie? Co on robi? Dobra, chyba mogę iść, co? O nie! Nie, dobra, wiem co tu się robi! To jest green light, red light! Okej, czyli teraz jest... chyba... Okej, dobra, mogę iść, green light! O! Okej, to było dosyć ciężkie, ale chyba dałem radę. O! Dobra, ciu, bab... Dobra, ciu, nie mogę z jego brody i twarzy. To wygląda jak jakiś dziadzio. Dobra, biegnę, wywalone. Nara, hakerze. I co? Koniec? Czy to już jest koniec? Oh, wszedłem do jakiegoś domu. Co jest? Co tu się dzieje? Simon do mnie dzwoni. Halo, Simon, tak? czemu dzwonisz? Wiem, że co mamkę przyszedł, jak ktoś mi powiedział. To przypadkiem nie byłeś ty tym hakerem? Jakim hakerem? Hakerem był on. Zobacz, widzisz, jak się rusza? Kto? No ten wielki, patrz, go tam mogę przyznać, ale... Co ty zrobisz? Dobra, ale wiem, że to ty jesteś, oddałem moje konto, ty draniu. Co? Konto? Jeszcze pewnie właśnie... Co ty mi zrobiłeś? Usunął mapkę, draniu. Już taką małą niespodziankę dla ciebie z Cheetosem. No, jaką? 10 tysięcy robuxów z twojego konta. 10 tysięcy robuxów z mojego konta, yes! Dobra, to ja chyba wydam te 10 tysięcy robuxów teraz. Jak coś, to tutaj twoje hasło pisze, musisz sobie odczytać, a jak nie, to ci kiedyś pomogę, narka. Okej, wiecie co? Odzyskałem konto, ale postanowiłem, że zrobię teraz pranka Simonowi w tym momencie, właśnie teraz, a wiem, BOOM! Zalogowałem się na jego konto, bam! I zrobiłem mu mojego pranka, ponieważ on mnie też sprankował Yellow, ale taki mały prank, co ja na przykład zrobię mu... Za świetny Mikołaj, beczka, czekajcie, co tu... Damy to, to będzie piękne. On dalej ma napisane hot, to zostało zhakowane po ostatnim haku, więc okej. Dobra, tak świetnie wygląda, teraz chodźmy, dołożmy do jakiegoś pizza, to będzie beka. Zamiast pranka damy mu coś, doładuję mu 5000 robuxów i przy okazji kupię tego peta za 125 miliardów. Ale oddam mu te robuxy za chwilę, więc nie ma co. Będzie ucieszony jak mi je na konto, możliwe, może, nie wiem, w sumie czy ten pet jest dużo warty. Okej, Simon66. Jakie Simon mógłby mieć hasło? Otóż Simon miał hasło, uwaga, hasło 123321. Naprawdę, teraz mu zmieniłem, żeby mu się nikt nie włamał po tym odcinku. Ale, mega wam, Simon miał takie łatwe hasło, że nie wiem, że ktoś się jeszcze mu nie whakował. Dobra, cyk, wbijamy mu na konto i uwaga, jest, Simbobek, konto 7000 robuxów, oh my god, dobra. Wydamy tutaj coś, ale potem pod koniec odcinka mu damy robuxy. Wyślemy mu mapkę, gdzie będziemy mu, powiemy mu, że ma to przejść, żeby odzyskać konto. On mi takie coś zrobił. Kupmy mu taką twarz, uśmiechnie to bardzo wesołą, nice. O, coś z to.
O tak, to jest to. Spokojnie, zaraz będę miał 10 koła Robux po tym odcinku, więc się nie martwcie. Albo to, plup, siema, jestem wysoko głowy. No dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Za ohydne itemki. Mamy klauna, ale to jest ohydne. 3 wysokogłowe, o. 3 wysokogłowe, tak on będzie wyglądać. Jeszcze ta twarz, jeszcze ta twarz. Uwaga, zdejmijmy mu ten naszyjnik. Jak będzie wyglądać cybobek? O, to jest to. Dobra, zmienimy mu na to konto zostało skakowane. Piękny outfit w ogóle. I idziemy mu wysłać giereczkę. Tak. Jesteśmy na gierce. Przebrałem się jak haker, co nie? I wysłałem Simonowi. Haker bardzo by chciał, żebyś to przeszedł. Zobaczcie, jak ja wyglądam. To jest prawdziwe. O, wbił Simon konto. Dobra, halo? Halo, Simon? Halo, co jest... ej, czemu mi jakąś grę? Co to jest za gra? Daj mi moje konto. Dzień dobry, jestem hakerem. Dzień dobry. Ten żółty? Wyglądasz jak minionek. Ej, ale nie nie wyzywaj mnie, dzieciaczku. Proszę, tak. Przejdź do Obi, aby odzyskać swoje konto. Ale no, tak to mam niby konto odzyskać? No dajcie mi już bez tego, ja nie umiem. Tak, musisz odzyskać, Cybobku. Proszę, przejdź do Obi. O, o, tak, dobrze, Simonku. Dobrze, bom! Gdzie cię teraz tepło? Dzień dobry. No, to miało być tylko chwilka, no czemu to jest kolejne coś? Sorry, Simon, ale wszystko jest niebieskie, w twój kolor. Jestem hakerem, pamiętaj o tym. No, Faurut, proszę, nie umiem skakać, nie rób ten żart, oddaj to konto. Nie, nie mogę ci oddać konta, Simon, bo... bo ustawiłeś same hasło, jestem hakerem. Ukradliśmy ci konto, Simon, to jest historia. Musisz się przejść i zobaczyć, proszę. Chodź za mną, czyli, patrz, jak Simon sobie idzie, znaczy Cheetos sobie idzie z Fajrotem. O, jakiś... O, jakiś pamiętnik. Przeczytajmy go. O, tutaj leży pamiętnik, Simon, zobacz. Nie, to leży moja książka. Znaczy tutaj Cheetos napisał. To pamiętnik Simona z hasłem do Roblox. O, ha, 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 ha. Zhakujemy mu konto i zostaniemy hakerami. Ha, ha, ha. O, Cheetos, ty nowko, no dlaczego ty czytasz? O, ha, ha. Ciekawe, co masz jeszcze w pamiętniku. Działa, zhakowałem mu konto. Mamy wszystkie bobuksy teraz. Simona, dobra, chodźmy dalej. O, Simon, twoja twarz, zobacz. Czekaj, stój, zanim z nią jedziesz, pamiętaj, że jestem hakerem. I teraz musisz odpowiedzieć na moje pytanie. Ile haker równa się haker? Haker. Dobrze, chodź dalej. O, tu był jumpscare jakiś. O, Simon, no nie. Dobra, teraz musisz przejść. Simon jest na początku, no nie. Dobra, chwilę poczekamy, zobaczcie, taka mała kropeczka tam skacze. Ponieważ masz tylko 3 życia, a inaczej nie odzyskasz nigdy konta. 3 życia, to przecież co ja mam więcej tu w głowie, tak. To robię, to proszę. Dobrze, Simon, haker czy Stitch Face? Uwaga, uwaga, uwaga. Haker, no proszę, haker. Dobrze. Robuxy czy hakerstwo? Dobra, wszystko. Sorry. Dobra, Simonek, dawaj! Znaczy. Buksy, robuksy, nie! Nie! Proszę bardzo, lecisz dalej. Dawaj, dawaj, Simon! Ej, Faruta, czy ja mogę kogoś do pomocy, może? Co, telefon do przyjaciela. Proszę bardzo. Jak telefon do przyjaciela? 5 sekund na odpowiedź. Czyli to lewe czy prawe? Prawe. A co jakoś źle odpowiedzieć? Dobra, prawe, czyli to zwierzę ci na słowo. Wow! Telefon do przyjaciela pomógł, dobra. Przyjacielu, możesz powiedzieć dalej. Możesz się dalej. Czy to słyszysz mnie? Lewe czy prawe? Prawe. O. To lewe teraz. O! Wow, Simon, dobrze. Ej, twój brat, zobacz. Co on tu robi? Ale tutaj. O, kolejny brat. Uciekaj, bo zaraz bracia się zasypią. Szybko, Simon. Co jakby tak rzucić, to naraz. Skacz tam prosto. Wow, dał! Zostało ci jedno życie. Simon, lecisz, dawaj. Zostało ci tylko parę tych. Teraz szybko, szybko. 3, 2, 1. Wybór. Co tam, robuxy, szybko, robuxy, proszę. Jest. Wow. Dobra, szczerze to myślałem, że to będzie haker. Zapomniałem. Dobra, to teraz tak. Masz kotek czy piesek? Zapomniałeś? Kotek, o nie! Piesek, proszę, piesek. Dobrze, teraz dawaj. To dobra, i teraz dalej, dalej. Szybko, dobrze, teraz dalej, 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 dalej. Haker, czy robuxy, czy rodzina? Teraz rodzina, dawaj. Teraz rodzina, dobra, to moje konto, czyli teraz robuxy. Dobra, Simon, to jest ostateczne życie, rozumiesz? Już więcej nie da, już się nie zlituję. Proszę, bo ja muszę moje konto, to jest haker. Jakbyś teraz nie skoczył, to by się wkurzył. Dobra, Simon, dawaj. Teraz masz schody, ja przejdę z tobą tutaj. Ale musisz być szybko, bo ci usuwam schody.
Chodźmy ambiec, ufaj. Dawaj. Tu jest Simon, zobacz, on się trzyma schodów, zobacz jak on się boi. Twoje konto się boi. O, Simon dostał mieczem. To jakoś. Tutaj, Fireroot skopał w Simona. O ja, co tu jest w tym story, ja tego nie robiłem nawet. Dobra, Guard zabił Simona. Simon, zobacz, twoje konto jest... Ej, sorry, ale to nie ja, sorry Simon. It's not me. Dobra, i tu STP cię przytula, Simon, zobacz. Ale miły przytulas. Przytulas jest. O, buldożerem w ciebie wjechałem. Co to jest? Buldożer, au. Nie, co tu Among Us robi? Among Us ciela go nożem. O, fuj, co to jest? Dobra, Simon, teraz masz wybory. Okej, Simon, teraz masz zielony nick. To znaczy, że jeżeli teraz umrzesz, to koniec. Dobra, dawaj. Co? Wszędzie są rekiny dookoła ciebie. A ty jedyny musisz przejść tą mapkę. Proszę bardzo. Dawaj. Super. Robux czy Tix? No to wiadomo, że będziesz Robux. No. Do. Ej, jak to źle? Tixy, tak. Wow. Dobra, Gumball czy Derwin? Uwaga. Gumball czy Derwin? Gumball, bo jest niebieski. Dobrze, Simon, jak ci dobrze idzie. Okej, tutaj telefon do przyjaciela. Freddy czy Foxy, Cheetos? Halo, Cheetos? Halo? No, Freddy czy Foxy? Freddy. Dobra, Freddy, ufam ci, proszę. Wow. Dobra, Slender czy Bacon? No jasna sprawa, że Bacon. A po co ja ci dawaj, Simon, teraz masz Bacon czy bardzo greedy gość, czy bogaty gość? Bardzo bogaty gość, bo mi konto ukradł. Serio? Wow, dobra. Kotek czy piesek? O, dobra. To pytanie, dobrze, ja nie muszę. Dobra, ja też bym wybrał wszystko, ale nie wiem, co to jest wybrane. Go. Musi być piesek. O, tak. O, yeah. Małpa? Małpa czy człowieczek? Co to za pytania? Człowieczek, proszę. Człowieczek? Małpa. Dobra, pingwin czy kotek? A, no proszę przejść! Green light, red light z utrudnieniami. Tylko jedno pytanie do ciebie, co to jest, ja mogę przez co przejść? Nie mam pojęcia, przejdę to z tobą. Będę zwykły człowiekiem jak ty, Simon, muszę być z tobą. Już jestem hakerem. Dobra, Glamrock cika, pum. Dobra, Simon, ja biegnę z tobą, muszę tu przejść. Jestem twoim kolegą, nie przeciwnikiem. Dawaj, uciekaj przed tymi kulkami. To jest green light, red light. Uważaj na lasery, Simon. Nie. Dawaj, Simon, lecimy. Dasz radę sobie, bobku, jest, dobrze. Zobacz, tu hagi-wagi stał, chika i ptp itd. Dobra, teraz, Simon, nie mogę ci pomóc, bo to jest walka dla innego. Ale, co chcesz? Chcesz pistolet? Pewnie, że chcę pistolet. Dobra, Simon, weź pistolet i leć. Leć, mój przyjacielu, musisz to wygrać. Dawaj, wygrasz to, wierzę w ciebie. Nie możesz przegrać, dawaj sobie, bobek. Skacz. Co jest? Dobra, skacz, Simon, dasz radę, pomogę ci. Sword me, uwaga. Uważaj. Dobra, chyba się nie da zabić. To jest bocka, kurde, nie da się go zabić. Simon, uważaj, oni się ruszą. Czuj. Raszuj. Uważaj, ci hakerzy się ruszą, jak podbiegniesz. Musisz ich ominąć. Omiń, Simon. Powiedziałem, omiń. Ej, dobrze ich robisz. Oni są wolniejsi od ciebie. Ty masz taktykę, zobacz. Dobrze, Simon, dobrze. Co jest? Simon. Dobrze, Simon, dasz radę, you gonna make it, my friend. Make it, go, Simon, dobrze. Proszę, nie zawiedź mnie. Dobrze, lecisz, teraz parkour. Ja cię kręcę, ilu hakerów ze sobą zabrałeś. I uwaga, twoje nowe hasło to Super Idol 1, 2, 3. Czekaj, nie powinienem tego mówić. Dobra. Usuwam to z internetu. Usuwam to z internetu, dobra. To jest twoje nowe hasło, Simon, zyskujesz konto. I w zamian dostajesz, wiesz za co? Wiesz co dostajesz? O tak, taniec. Nie. Dostajesz coś fajnego, najlepszejszego. Uwaga, Simon, dostałeś 10 tysięcy boboksów. Ile boboksów? Tak, 10 tysięcy, ciesz się? Pewnie, że tak, to wiesz co, to ja ci może drugi raz konto oddam, abyś mi hakował. Nie, już nie musisz, bo ja nie mam robuxów. Hej, Fireroot, chciałbym ci wynagrodzić zhakowanie ci konta. Nie oszukam cię, serio? W jaki sposób? Dołóż do mnie do gry. No dobra, co mi szkodzi, co nie? On raczej mnie nie oszukał, ostatnio graliśmy w ogóle w Ikea na moim drugim kanale, więc w sumie już jesteśmy przyjaciółmi tak naprawdę. Mogę do niej wbić w sumie, wywalone, wbijam, let's go. S. Dołączyłem na serwer, siemano. Dobra, co ona dla mnie, siema, co ona dla mnie zrobiła? Hej, Jennifer, co tam u ciebie? Ty, gdzie ona odleciała? Może muszę to przejść, to jest jakieś niespo... Co to jest? Tej gry nie możesz opuścić, przejść grę, żeby... Tej gry nie możesz opuścić, przejść tę grę, żeby wyjść i dostać
Milion? Nie, nie wierzę w to. Czy ona po tylu latach znajomości postanowiłam ją szukać? Dobra, nie wiem, ja wychodzę z tej gry, wywalone. Jak to nie mogę opuścić gry? O co tu niby chodzi? Dobra, no i wyszedłem. Ty, czemu mi się znowu odpala gra? Halo, co jest? Ej, dołączyło mnie do tej gry. Ej, czemu ja nie mogę wyjść z tej gry? Ej, to jest chore aż trochę, jak to zrobili niby? Dobra, jeszcze raz próbuję. Błagam, nie, błagam. No nie, no znowu mnie wbija, co to ma być? Boję się tej gry. Dobra, widzowie, tu mam jakiś kup, aby dalej przejść. No nie, co mam kupić to w Robloxie? Aha, mam kupić ten item. Jezu, oni mi jeszcze każą kupować, jak ja nie mogę wyjść z tej gry. Dobra, jest, kupuję to. Hacker Tuber zrobił właśnie coś takiego, że gracze nie mogli wychodzić z gry, to było straszne. A dobra, kupiłem ten item. Wow, bo iść dalej. O, co to jest? Nom, 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 nom. O, romantyczna kolacja Tubersa i Jenny. O, fajnie. Może przejdziemy na pocałunku? Co to jest? Co to jest? O, Tubers. Co jest tą grą? Dobra, idziemy dalej, ja z niej nie mogę wyjść, nie mogę się śmiać. To jest poważna sprawa. Może przejdziemy do pocałunku? No nie, tu się wszystko glitchuje. To się nie może stać, hakerzy nie mogą być razem. Dobra, widzowie, ja wychodzę z tej gry. Wychodzę, nara. A, jednak nie, super, włączę się znowu. Ojej, ja muszę to dalej oglądać, co to jest? Może przejdźmy do... Czemu Roblox się tak na ich patrzy? Oj, to szczury sobie jedzą. Dobra, jestem ciekaw, co tu się sta... Co? Widzu, zostaw łapkę w górę i suba, jeśli nie chcesz zostać skakowany przez Jenę. Naprawdę polecam, subskrypcja z dzwoneczkiem mega. I zapraszam do fireout.pl, kozackie. Sorry za przerwanie, ale serio, fireout.pl. Tam się może wszystko wyprzeda. To Jenna jesteś! A, czemu mnie skamowałaś? To nie miało tak wyglądać. Nie rozumiem, co tu się w ogóle stało. Kto stworzył tę mapę? Zapraszałaś. Ta historia nawet nie ma sensu, to nie jest żadna prawda. Aha, czyli zaufanie z tobą. Ej, dobra, Jenna, czemu mnie zagoniłaś do mapki, z której się nie da wyjść? Nieważne, taka już jestem. Co ty robisz? Jenna, czemu jesteśmy wyjść? Tak się zjadł. Dobra, ja idę dalej, nieważne, nevermind. O nie, to jest Squid Game. Dobra, spróbuję to przejść. Mariusz Pudzianowski czy Robert Lewandowski? Co to jest za wybór? Dobra, szczerze, to chyba wybieram... No nie, nie, Mariusz Pudzianowski! A, jest! Dobra! O, udało się. Tutaj mamy jakiegoś typeczka i Fireouta. A, bo to jest Wojan! Dobra! Dobra, to Wojan! Jest! Okej, okay. Co to są jakieś ci w ogóle hakerzy w Squid Game? Dobra, mamy Mami Long Legs czy Mami Dearest? Dobra, biorę to. Widzowie, ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, co tu wybierać. Dobra, Żabka czy Hagiwagi? Co to jest za wybór? Dobra, wybieram Hagiwagi, bo jest słodki. Dobra, jest, okej. Okay. Jenna czy Oderka? O, to jest ciężkie pytanie. Ale chyba, chyba szczerze to wolę Jennę, bo Oderka, no nie wiem, jest jakaś straszna trochę bardziej. O, jest, okej. Okay. I Robux czy Roblox? Oczywiście, że Roblox. Dobra, okej, okay, lecimy dalej. Czemu tu jest w ogóle ring? O nie, co to przylatuje? Ej, widzowie, czy to jest Robux? O, co jest, oni zlatują? Ej, Jenna, wróciłaś, czemu ty mnie skamowałaś? Może teraz mi powiesz, po raz dziesiąty. Nigdy nie wygrasz tej bitwy. Patrz. To! Roblox. Nie, zostaw Robloxa, zostaw moją ulubioną... Stawaj do walki. Nie, zostaw moją ulubioną platformę, nie stanę do walki. Dawaj Roblox, nawalamy ją. Dawaj, dawaj, dawaj. A, dostałem, O, dawaj ją, Roblox, dawaj. Au, ona mi przywaliła. Gdzie ona poleciała? No nie pokonaliście mnie. O nie, jest tutaj! O, Roblox, proszę, nawalają. Dobra, stop, pogódźmy się. Stop. Ja mówię tak, Jenna, czy możesz już nie hakować naszych serwerów? Co jest? Ona go kopnęła! Ej, wracaj tu, Jenna! Ja zawsze wygrywam. O ty, no nie. Znowu to samo, przegrałem. Fajnie, fajnie, dobra, widzowie, idziemy dalej. To tak, tutaj mamy. Aby zobaczyć moją twarz, przejść obi? Ej, Jenna, czy ty pokazujesz swoją twarz w tym odcinku? Kto to tu dodał? Czyli to nie ty dodałaś, aha. Dobra, przychodzę stąd, szybko, szybko. Beka z ciebie, Jenna, beka z ciebie, Jenna. O, dobra, do góry, co tutaj się dzieje? O nie, to są Jenny na dole, czy to są twoje siostry? Nie, czemu ty masz tyle sióstr? Dobra, jedziemy, ja nie chcę spaść, co to się... Czemu tam jest tyle Jen? Dobra. Tato. Ej, nie, to jest dziwne, nie chcę. Wow! Ej, to jest twoja twarz. No wiesz, wszystko jest możliwe. Dobra, idziemy dalej. O, kup to, aby przejść dalej. Co? Dobra, kupuję, widzowie, Shady Business Hata.
To jest paranoja, naprawdę, ale dobra. Dobra, dam radę, przejdę to tylko dla moich widzów. Tak! O, który to Fire Road? Fire Road to... dwa są Fire Roadzi, to jest ja w prawdziwym życiu, a to jest Fire Road. Dobra, to chyba ten. Jest! Dobra, dalej. Kiedy powstał kanał Fire Road? 2017, 2021 czy 2005? Ej, Fire Road, szybciej. Nie, dobra, dobra, już szybciej się nie boję. Widzowie, szczerze to ja się prywatnie nie boję. Dobra, 2017! Jest! Dobra, ile sub ma Fire Road Plus? Dawaj. 1 milion plus. O, dotknęła mnie! 900 tysięcy, tak. 900 tysięcy, czyli to. Jest, dobra. Czy Fire Road lubi widzów? Tak, kocham. Jest, biegnę. Otwieram. Wow. Wow. Co to jest? Dobra, wybieramy. Teraz tak, mamy pies. Wściekły pies, czy pies wściekłego patrolu? No nie, co to jest za wybór? Czyli tak, to będzie pies. To straszny gumball, czy normalny? No jest, normalny. Dobra. Jezu, co to jest? To świka Pepa chora. A to ma zesa. Dobra, biorę to z zesem. Jest słodka, jest bardzo słodka, jest najlepsza. Chory krab, czy normalny? Dobra, to jest normalny. O, co to jest? Dobra, to jest to. Dobra, jesteśmy. A nie, dobra, wiem co tu będzie, nie. Jenna, czemu mi to zrobiło? Jeff the Killer. To Jeff the Killer, ja tego... O, jest, dobra, przeszedłem. Co tu kolej? A co to jest Pennywise, nie? Dobra, ja nie chcę na to patrzeć, dobra. Dobra, clown, jest. To jest Freddy, nie? To jest straszne. O, przeszedłem. Teraz pokażę twarze wszystkich to... moich znajomych i upokorzę. Nie uda się przejść. Ej, co jest? Jak to? Gościu, mordo, mordo, nie, nie. Tubers, Jenna, wszyscy, zostawcie mnie. Przestańcie mi rodzinę prześladować. Dobra, mamy Simona czy Cheetosa? Ja generalnie wolę, bardzo lubię dwóch moich przyjaciół i nie wiem co wybrać. Jenna, czemu takie wybory mi kazałaś? To wcale nie jest ciężki wybór. To co będzie później? Dobra, biorę Cybobka, bo dłużej znam, ale Cheetosa równie dobrze lubię. Ah, sorry Cheetos. Nie, naprawdę, Cheetosa bym wybrał. Nie wiem, Jenna, jesteś okropny. Czas mija. Cool Kid, Rob, Guest, czy... Na pewno jest Jenna, na pewno jest Tubers, na pewno nie Cool Kid. Dobra, Guest. Jest! Dobra, Robuxy czy widzowie? Wiadomo, że widzowie, Jezu. Robuxy to ja wydaję na dla widzów. Dobra, mamy... Dobra, nie wiem, idę w YouTube. Uwaga, mam piesek, pieski czy burger? Pieski! O! Biegnę! Biegnę! Ej, co to jest? Dobra, to Jenna, jest twój ostateczny wybór. Albo mnie poślubisz, albo przegrywasz. Nie! Jenna! Nie, nie, po żadnym pozorem! Nie, nie, a! Jenna, co zrobiłaś? To był twój wybór. Nie! Gdzie ja trafiłem? Co jest? O nie! Ej, czemu jest to tu martwy Cybob? Jak to się dzieje? Dobra, zdaj przycisk, już chyba tutaj jakieś byłem. Dobra, to nie jest to, to nie jest to, dobra, to jest to. Okej, okay, otworzyło się. Dobra, znajdź kolejny przycisk. To wygląda jak przycisk. Tak, dobra, idziemy dalej. Wow, okej, okay, mamy tu wybory. Toaleta pierwsza, druga czy trzecia? Dobra, weźmy trzecią. Jest, dobra, to jest dobra, chodźmy. A co jest w pierwszej? Dlaczego to jest? Wybór Jenny takiej, takiej czy takiej? Takiej na pewno bym nie wybrał. Taka jest, no nie wiem, jakaś dziwna. Tą wybieram, o. A co to jest? Dobra, nie wchodzę tu, nie wchodzę tu, nie wchodzę tu, ta. Dobra, to jest dobra, okej, okay, możemy otworzyć teraz tak, policjant, bacon czy Guest. A nie, kogo mam zabić, to jest ten, Tubers. Dobra, zabijam Tubersa, nie lubię go. O, nie, dobra, on ma kolce, to nie. Guest? Nie, on ma jakieś wężepoła, nie. Dobra, to policjant, idę. Tak, dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Mamy Builderman, Nubek czy Fire Road? Nubek, o, zabijam Nubka. Jest, przeszedłem, okej, okay. Dobra, teraz wchodzę tutaj. O, co to jest? Robił tę mapę. Dobrze, nie. O ja, znowu to samo się stało. Jenna mnie pobiła, Fire Road, uciekaj. To już koniec. Ja nie wiem co się dzieje na tej mapce, ale dobra, uciekam. Dobra, już widzę koniec, tam jest jej głowa. Jadę, jadę. Co? Dobra. O nie! To byś to udało? Tak, udało mi się i teraz się żegnam. To nie jest możliwe. O tak, to było... no nie. Druga próba, druga próba. Sorry Jenna, to już koniec. Jeszcze jesteś łysa. Puszczam tę grę, jest, mogę? Mogę? Tak, udało się! Musimy przejść ten dom, ponieważ jakiś widz napisał mi, że widział mój dom, nasz adres, masz dom i byłem w twoim mieszkaniu. Adres to
podam na końcu. Przejdź, aby zobaczyć, jak zrobiłem twój dom. Ale on ma twój adres, wiesz co teraz może zrobić? Wiem, może podać wszystkim i Simon mi przyjdzie na chatę i zniszczy mój dom. A! O, sorry! Nie, przepraszam. Nie zabijam, nie zabijam. Dobra, żołnierz, policjant czy slender? Dobra, zacznijmy od żołnierza, bo już... Nie, żołnierz spoko! Żołnierz w ogóle nie ma nogi. Żołnierz ratuje świat. Au! No nie, dobra, kolejny to jest policjant. Okej, okay, sprawdźmy. A nie, bo to jest... Au! No nie! Dobra, kto otworzył te drzwi? Simon! Dobra, przechodzimy slender. Tak, dobre, okej. Okay. Kółeczko, kwadracik czy trójkącik? Dobra, ja szczerze lubię kółeczka, bo one pomagają. Au! Okej, kolejne. Trójkącik czy kwadrat? Weźmy... Trójkącik. Trójkącik? Tak, tak, proszę zaufaj mu. Dobra, trójkącik! Iś! Yes! Macie 300 IQ. Powiem wam tak, macie 300 IQ, chłopaki, a ja jestem mega śpiący. I przepraszam was, widzowie, bo ja nie wiem, co ja mówię, ale... Valkyria, Dominus czy to? Dobra, Dominus. No! No nie! To był Gwest 666, ona mi pozwoli przejść. Olrym. To może ja... Valkyria jest, a gdzie Simon ubarł? O nie, on wraca stąd. Dobra, teraz tak serio, widzowie. Co byście wybrali, haker, noob czy bacon? Bo ja... No, wiadomo, że zabiłbym hakera. Muszę być. Nice! Dobra, co? Ale sprawdźmy teraz, co się by się stało, jakby bacona. Uwaga. Uwaga. Otwieraj. Ktoś chce to otworzyć? Simon. Simon Solo, dawaj. Simon Solo otwiera. Oh my god. To ziemia. Lol, widziałeś to? Dobra, teraz... Okej, okay, kto tworzy nubka? Ja czy ty? Dobra, ja spróbuję. Aaaa! Wow! Które wszyscy mają odpowiedź. Pepsi Cola czy Bloxy Cola? No wiadomo, że to jest Bloxy, no proszę. O nie, zabiłem Bloxy, to źle, ja miałem zabić tego, dobra, uwaga. Dobrze, a co jakby się to kliknęło? Dobra, zobacz, teraz się to... Okej. O? Kliknę. Ooo, rozlała Bloxy Cola, a co w tym by było? O, klikam, co było? Kola z nożem, dobra, biegnę tu. Wow, dobra, Cheetos się zna na tym, Cheetos, to jest Sandro, nie, Moondrop, Freddy i Chica, czyli znane postacie z gry Freddy. No nie wiem, ja... Dobra, czyli... Ale zabijamy tu złą osobę! Ale jakby wybieramy, czyli dobrze! Nie, to źle... Au! Jezu, jumpscare to był! Dobra, Moondrop jest zły, więc to pewnie będzie dobre, nie? Zabić Moondropa! On w ogóle zjada dzieci w nocy, a za ranka jest dobry. Dobra, kto to kliknie, bo ja się boję. Dobrze, a co było za Chicą? Ej, Cheetos, co było za Chicą? Sprawdź. Albo ja... Nie, ja się, szczerze, to ja nie chcę umrzeć na odcinku, więc... Jumpscare był, dobra. Ej, fajnie, to jest mega dziwne, co tu jest teraz. Dobra, to jest freeze, freeze.exe, albo freeze, zabijamy freeza. Au, co to był, loot ekipy? Hej, kolejna postać, którą mam wybrać, to freeze.exe, albo... Dobra, zabić freeze.exe, a tego? Zobaczmy, co było za freezem. Dobra, ja testuję. Au! Tu kolejny lot ekipy! Simon, jesteś mega spokoziomkiem. Masz nick Siren Head. Siren Head 66. O nie, on ma miecz! Podsmażone Cheetosy! Dobra, nie, co ja robię? Ten odcinek jest mega dziwny. Dobra, ale dostaniemy się do mojego domu, pamiętajmy o tym, widzowie. Gumball, SpongeBob czy Peppa? Według mnie... Oj kurczę, Pepe na początku, bo ja jej nie oglądałem nigdy. Ona była dobra, a co było za Gumballem? Uwaga, sprawdźmy. O, Darwin Egze! Sprawdźmy teraz, co było za SpongeBobem. Siren Head 66 i dobra, jest nie dobra. Zielona. Siren Head jedzie. Okej, okay. Witaj ty złomie, haha. No nie, czemu Shrek tak mówi do FNAF-a? Kto to robił, no? Cheetos, to ty robiłeś, tak? O nie. Nie. O ja, to ten widz robił. Chyba ty. I wiecie, jak odpowiedzieć znajomemu, to mówcie mu chyba ty. Nie! Bo ty! Fire, bo ty! A jak ktoś odpowie nie, to odpowiedzcie mu nie, bo ty. Teraz posiada zbroję. Możemy troszkę szybciej jechać. Nie, bo teraz... Wziął! I teraz... O, coś walnął przez jego! Ło! I tu go... Zobaczcie! Monty! Zjadł Freddy'ego z Shrek'a. Ej, czemu w głowie Freddy'ego jest Shrek? Dobra, nie wiem, co się dzieje, ale jedziemy, jedźmy. Albo nie można jeść, Okej, zaraz zobaczysz swój domek. Ożysz ty, Simon. Się robi grubo. Nie, Simon, zabij! Aaaa!
No nie, Shrek zabójca, czemu to są takie lagi, widzowie, ja stąd jadę. Ja stąd zwijam, nare. O ja, co to jest? Sonic, Sonic Exe i tańczące auto. MC Shrek! O, to jest McDonald's, przestało lagować, Simon. Dobra. MC Shrek i uśmiechnięta miękka do góry. Uśmiechnięta miękka do góry, dokładnie. Jak historyjka. Uga buga, Fire to prosuwa. To nie, myślał to ten tekst. Ten został smaka, no nie. O nie, Shrek pali. Ej, Shrek, tego się nie robi na grillu. Uga buga, Fire to nuba? O, ty Barry. Nie, no dalej ci lubię. Dobra. Dajcie mi zestaw Hakiego Łakiego. O ja. Zestaw Happy Meal. Proszę pana, nie mamy czegoś takiego. Ale mają sok Fireouta. Jest tylko nubowski zestaw, dobra, to idziemy. Widzowie, to jest w ogóle od mojego brata skrypt. Schody, let's go. Jeśli chcesz to, to stanie się coś ciekawego. Co? Co mam kliknąć? Au! Czyli białe, let's go! Co to jest, no? Czemu to jest jakieś logo? Nie wiem, dobra, noobson. Ała! Dobra, a! Jest, dobra, czyli to logo, dobra, go. Fire Road czy Fire Road na kompie? Fire Road. Okej, okay, Fire Road na kompie. Lecimy dalej. Szczur czy bacon? Szczur, okej. Wow, jest, udało się. Dobra, jeśli klikniesz, to stanie się coś ciekawego. Dobra, nie wiem, co się dzieje na tej mapce. I to jest, naprawdę, ta mapka jest... To jest takie zlagowane, widzowie, to jest... Nie wiem. Simon. Dobra, Simon. Jest, dobrze, Simon Solo, dobrze. Teraz tak, mamy haker czy villa? Villa, moim skromnym zdaniem. A, dobrze. Lul, Cheetos czy Lacy? Cheetos. Yes. Dobra, Robuxy czy McDonald? Jak na złe skoczy, to spadnie. Dobra, biorę Robuxy. Yes, jak ja strafia wszystko. Playtime czy Freddy? Freddy, nice. I teraz haker czy Robuxy? Haker czy Robuxy? Yes! Dobra, Huggy Wuggy w prawdziwym życiu. Czemu Huggy Wuggy to cyferka? Bo to jest Huggy, a Huggy po angielsku to 4. Ser... Nie! Hej! Już to uwierzyłem, to jest przecież for. Dobra, markery w prawdziwym życiu? Freddy w prawdziwym życiu to jest misio! I Simon to jest kotek! O, Simon to jest grubcio! Się nazywa kot... Cheetosa, grubcio! No, grubcia, mój kochany. Dobra, to weźmiemy grubcia. Nie, a nie. Au! Dobrze, przeszliśmy, po prostu tu nie było podłogi. Gra była lekko niedopracowana. W teleport, aby wejść do twojego domu. To jest ten moment. Czyli to Simon. Skakać? No pewnie, ja tym, że tam wejść chcę. Dobra, ej, gdzie mnie te... Co jest? Mój dom z prawdziwego życia. Czekajcie, widzowie. Zobaczcie, nasz dom wyglądał w ten sposób. Patrzcie, tu versus tu. LOL! To jest dosłownie 1:1. Ja nie wiem. To jest trochę creepy w sumie. Ej, skąd ten widz miał nasz dom? To pewnie przez ten odcinek, który nagrałeś. Ej, co? Ej, co? Właśnie. Ten dom wygląda jeden. Dobra, wchodzimy do niego, jestem ciekaw. LOL! Tu jest wejście na buty, tu jest lustro. Ej, ale ktoś. Nie. Ktoś z tego musiał naprawdę być w tym domu. Nie, ja się już boję trochę. Patrz, działa, nawet światło zrobić. Ładne, o nie. Co szafy, nie, jak on to obzorował. Dobra, teraz drzwiczki, ale tu są za małe drzwi. O, jest ten zepsuty ten. O, to jest ten zlew. O, ten. O nie, to jest przy połowie zlewik, dobra. Ej, to jest nie wiem jak to jest zrobione. Tu jest składzik, tu jest piec. Ej, my tak mieliśmy, tylko nie z Minecrafta. Tu pralnie mieliśmy trochę inaczej. LOL, to jest 1:1. To jest, w sensie, kurczę, ile tu godzin musiało w to pójść, naprawdę. Dobra, mamy piękny tutaj stołek, laptopik piękny. Okej, chodźmy na górę, ja cię kręcę. To jest tak na górze było, że tu widzieliśmy wszystkich. I tu mieliśmy... Co to jest? Zabawka Freddy'ego, łazienka montażystów i mini pokoik. Zobacz. Ej, jak ja to przejść? Kolejny to... O nie, Huggy Wuggy tu był w tym pokoju. Dobra, nieźle to jest ukryte. Ale serio, tak świetnie odwzorować, to jest szok. To jest szokujące. To jest chyba mój pokój, bo taki mały. Kolejne. Wow, to jest jakiś magazynek. O, jakaś maszynka. No, nie mieliśmy czegoś takiego, ale kurczę. Dalej, łazienka w krówki. Tak, łazienka w krówki. Ja chcę się o. O mój Boże, co to jest? Smile, kiedy do niej dołączysz, nieważne co się stanie, nie dotykaj piłki, bo wtedy będziesz mieć czarnego screena, twoje konto w Roblox zostanie usunięte. Co? Dobra, mamy pierwszy mit, sprawdźmy to. Wpisujemy sobie smile w Roblox, okej. O Boże,
Dobra, klikał to. O my god, boję się tego. Czy ten TikTok jest prawdziwy? Jeśli mi usunął konto, to widzowie, wiecie, że nie lubię TikToka od dzisiaj. Co to tam stoi? Boże, gdzie jest ta kulka? Dobra. O. I co dalej? Co mam dalej zrobić? Halo? Dobra, skaczę tu! Aaaa! Biegnę, biegnę, biegnę! Aaaa! Gdzie jestem? Uciekaj? Tu jest napisane uciekaj. Jakaś dziewczyna tu jest. Ja się nie boję. Ja się widzę, wcale nie boję. Wcale się nie boję tu iść. Aaaa! Co to było? Cicho! Cicho gro, cicho gro, cicho gro! Aaaa! Gdzie jestem, widzowie? Nie jestem w to grać. Jednak TikTok miał rację. Znaczy nie miał rację, żeby zbaduł mi konto. Gdzie jest ta kulka? Chcę dotknąć tą kulkę. Chcę przestać w to grać. Okej, czy to jest ta piłka Nie, 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 nie. To chyba nie jest ta piłka. Nara. Ślagi, co jest? Halo, ej, te powie spawna. Ej, co jest? Czy Ubik liczy ekran? Co jest? Halo? Nie, 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 przestań, przestań, przestań. Czy to się dzieje w tym momencie? Nie, Twoje konto zostało zbanowane. Ne? What? Nie! Nie! Usunęli mi konto! Nie, a tak serio to się nic nie stało, widzowie, więc pierwszy mit obalony. Nie polecam. Kolejny TikTok, zobaczmy. Jeden. Part 1. Nigdy nie grajcie gry na Roblox. Egir, Jenna survive, Jenna dekile. Gonicie, Jenna hacker. Złapie, zabije cię. Jenna hacker mnie zabije, jak wejdę tę grę. Wywalcie z konta, nie będziesz mógł wejść na Robloxa. O, dobra, musieli to sprawdzić. Tak się to nazywało? Brookhaven, Egir, Jennifer survive. Serio wygląda scary. Czy to jest naprawdę prawdziwy Brookhaven? Przekonajmy się. Tylko to jest ta, czy ta gra? A, tu jest ta, to jest ta, to jest ta, dobra. Dobra, wbijam tu, co się odwala. Okej, okay, jestem. O nie. I tam jest Jenna za tym oknem. Tam. No widzicie, chodź tam. Co się tu odwala? Dobra, nie wiem, czy się... Nie, czy to są jej trofea? Dobra, wyjdźmy z tego pokoju. A, ruszyłem. O, ona tam jest. Dobra, jestem sam na serwerze, to jest creepy. Gdzie ona jest? Gdzie ona znikła? Tam poszła. Gdzieś weszła do jakiegoś domu. Dobra, idziemy za nią, idziemy, widzowie. Ta gra jest po prostu przekreepy totalnie. Dobra, jeszcze kawałek. Jenna, Jenna, widzę... nie, 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 nie. A, nie, nie, hakuj mi kota. Proszę. A? Halo? Jestem skakowany? Co jest? Widzowie, muszę sprawdzić konto swoje. Mam 2 miliony robuxów dalej. Odświeżmy. O nie, wbijam je do gry. Co jest? Czemu jak odświeżyłem, wbijam je do gry? Nic mi nie zrobisz, lubku, lubku, da. A! Jednak zrobisz, zobaczcie, jaką mam HP, jak teraz zginę, to mi skakuje konto podobno. Ej, a co jakbym kupił admina i ją zbanował? Ty, to będzie dobre przecież. Dobra, kupujemy za 300 Robux. Dobra, bierzemy miecz. Dobra, spróbujmy ją zahaczyć. Ajć, nie mogę, czekaj, zobaczcie. Nic tam nie może zrobić, nice. Sobie co się stanie, no. Dawaj. Dobra. Wow, zabiliśmy Jennę. Dobrze, ale nic się nie dzieje, więc bit obalony. Nigdy nie grałeś w tę grę na Roblox? Wingrata została stworzona w 2017 roku. Teorie są takie, że gdy będziesz grał w tę grę za długo, Malvin znajdzie się w prawdziwym życiu. Więc kim jest Malvin? Malvin to gracz, który założył konto w swoim 2007 roku, lecz odszedł w 2010. Specjalnie dla niego Roblox zrobił coś takiego. O lol, czy on mnie znajdzie w prawdziwym życiu, jak będę grać w jego grę trochę. Dobra, sprawdźmy to. Uwielbiam takie straszne rzeczy. Dobra, ML Melvin, let's go. Okej, widzowie, wbiłem na Melvin. Jak coś będzie obok mojego domu, to od razu odpalam kamerkę. Dobra, idziemy. O, mamy flamingo plaszy, co to jest? Lol, dobra, możemy sobie iść dalej. Jezu, co tu się dzieje, jak będę grać w nią za długo? To jest ten Shaggy z TikToka, że dla niego to stworzył Roblox, czajcie. O, żeż ty, o, nie. Nie! Zostałeś skikowany przez Malvina? Co? Czekajcie. Nie. Boję się. Co jest? Widzowie, serio się teraz boję, dosłownie. Myślałem, że to jest jakaś głupia gra z TikToka. Dobra, jestem, wracam do się. Znowu zostałem skikowany, widzowie. Czekajcie, odpalę kamerkę, bo się boję, że ktoś jest w moim domu. Ma nikogo za oknem, na szczęście, co nie? Więc tutaj nie muszę się bać. Ale czy Melvin może być w mojej toalecie? Zobaczmy to. Nie, Melvin, co ty robisz na moim kiblu? Przecież się załam. Dobra, widzowie. Nie wchodźcie na tą grę, bo Melvin przyjdzie do waszego kibla. Nie, tak serio to. Ktoś taki jak Melvin nie istnieje. Nie dodawajcie tej dziewczyny. Ona schakowała mnie i moich dwóch znajomych, gdy graliśmy w Brookhaven. To nas jest coś tam. Jeżeli wiecie, dodają się, to ona może was schakować. Okej, okay. No to ja dodaję. Ani ja? 14011, uwaga, sprawdźmy. A jeden tutaj jeszcze musi być. O, jest tutaj, zmieniła skina. Okej, okay, czyli jeżeli ją dodamy, to ona prawdopodobnie może nas hakować. Zobacz, no to chyba jest fake, ale zobaczcie, ma Brookhaven w favoritach i jakieś dziwne grupy. Nie wiem, mam nadzieję, że mnie skakuje i że to fake był, ale dobra, mit
Znowu obalony. Okej, widzowie, kolejny mit to jest, że Brookhaven banuje graczy, którzy próbują dostać się do zbanowanego domu. Więc tak, ja mam trik z TikToka, a więc sposób na zbanowany dom jest oto tutaj. Zobaczcie, idzie sobie ta dziewczyna tutaj na telefonie, wyjmuje koszyk, co nie? Łapie kogoś i bang, jest w jej domu. I to jest właśnie ten sposób, którego użyjemy, ale za to można dostać bana podobno. Więc jeśli teraz zostanę nagle bana z góry, to się bardzo wkurzę. Dobra, wyjmujemy koszyk, tu jest jakaś osoba, witam Ben. Akurat Ben. Uwaga. Jest! Jestem w jej domu! Łatwo! Ej, dostanę bana czy nie? O, dobra, biegniemy w jej domu. Haha, beka się. A! Co jest? Wywalił mnie z domu. A, znowu jestem! A, co jest? Czy ja dostanę bana od Brookhaven? Halo? Jeszcze dalej nie dostałem. Ten mit jest na razie niepotwierdzony. Dobra, jeszcze chwilę pobiegam tutaj, patroluję. Na. Ej, mogę tańczyć? Mogę tańczyć! Jo! Ty! Co jest? Mam na twarzy ban! Halo! Ej! Zostałeś zbanowany z Brookhaven? Nie, no żartuję, widzowie, nie ma czegoś takiego. Kolejny raz prankowałem całą widownię. Tak naprawdę to nikt i tak nie wierzy, więc w sumie to prank się nie udał. Ale ogólnie to Brookhaven was za to nie zbanuje, a możecie sobie włamywać się do jakiego domu chcecie. Kolejny mit to jest, że jeżeli wejdziecie na grę pod tytułem Smite, czy inną taką, czyli taką, i dotkniecie tej głowy, wtedy, no, skraszuje się wam komputer i nie będziecie mogli się zalogować do Robloxa. Tak tu jest napisane, co nie? Więc teraz, weźmy sobie na tą grę, ona jest tutaj. O, żeś ty, ona ma aż tyle dislike'ów. Może serio ludzie hakowali konta. Co jest? I to jest 2018 zrobione. Dobra, to jest ta buzia. 3, 2, 1, wbijamy się. Ej, co jest? Nic się nie dzieje, chyba. O, ej, dobra. Nic się nie dzieje, to fake. Totalny fake meat, ale zobaczcie, chodzę po tej głowie i ona totalnie nic nie zrobiła, więc ta osoba, która zrobiła tego TikToka, totalnie się zbugowała. Znaczy, powiedziała jakiś fake. Kolejna gra, na którą miałem nie wchodzić, to jest Face Reveal, nowy update. Czyli ta gra ma pokazać moją twarz, co dostałem od widza i boję się w to zagrać totalnie, bo to pokazuje twarze graczy, które dołączają. I tu jest jakieś dziecko, co nie wiem, boję się, dobra. Klika play i sprawdźcie, co się stanie. Let's go. Ja nie chcę zobaczyć, znaczy w sumie moja twarz jest publiczna. Ale jak jakiś, nie wiem, Simon wbije, bijem na grę, o nie, nie. Widzowie, co to ja, ej, coś skądś kojarzę tę mapkę. Tu jest moja twarz, to co ciekawe, co jest dalej. Nie, ktoś na pewno to zrobi pode mnie, na 100%. No to niemożliwe, że ktoś wyczytuje twarz z wejścia, dobra, wejdźmy. O ja, więzienie w lodzie. Oddawaj tę kanapkę. Nie, to moja pierwsza. O nie, hej, to jest, coś znam tą grę. To jest, o, romantyczna kolacja. I tutaj Fire'on się całuje z Jenną i potem ucieka. Jezu, i potem Jenna je, wywaliła kibel. A dlaczego ona to zrobiła? I opłacze. Okej, czyli za tym ma być twarz Jenny. Dobra, zobaczmy. Jenna. Oaj, ej, to są inne twarze niż ostatnie. Dobra, mamy twarz Jenny, widzowie. Mój widz zrobił świetną grę. Ale co jest? To jest niby twarz Jenny? What? I teraz Bena będzie. Ej, ej, to mit potwierdzony w sumie, bo jak wszedłem, to pokazało twarz, ale nie wiem, czy to działa na innych, czy tylko na mnie, czy to widz jakiś stworzył. Dobra, idziemy. O, i Ben się obudził. Bang. Dobra, tutaj wpiszmy sobie Bien. Bien. Dobra, i teraz. Au! Co to? Ej, to są nowe twarze! To jest niby twarz Bena. Czemu jakiś gościu w stroju? W stroju, nie wiem, ananasa. Dobra, idziemy dalej, wywalone. O, twarz Cheetosa, kozak. Dobra, widzowie, potwierdzam ten mit. Mit jest prawdziwy, znaczy nie wiem, czy jest prawdziwy, ale mniej więcej jest. O nie, tu trzeba przytulić żenę. Dobra, idziemy dalej, wywalone. Idziemy do twarzy Simona. A więc tak, poznajemy twarz Simona. Okej, twarz Simona. Jest to... Nie, dobra, wiecie co, Simon... Ej, Simon nie nosi takich czapek. Jezu. Wbiłem sobie na Brookhaven i nic nie wygląda sas... Sas? Co to jest? Dobra, ja klikam play szybko. Gdzie działa mi play? Damy na przykład... O, zobaczcie, kamerę na follow dałem. Patrzcie, ona tam stoi, no, co ona tam robi? Ona mnie tu zatrzymała. No nie mogę jakiś kliknąć, halo. Halo, no, co? Ona się tępła, ona jest hakerem. O, idziemy, yes. Poszło nam, dobra. A teraz, ona mnie dodała do znajomych. Bot number 1091. O nie, zaakceptować czy odrzucić? O nie, accept czy decline? Decline. O, i wysłała zaproszenie. Ona mnie jakoś resetuje. Dobra, widzowie, ja się boję. Dobra, decline, decline znowu. Ale się muszę z nią pogadać, to jest jakieś poprane. Ej, dobra, widzę ją, widzowie, ona jest w punku. Lecimy po nią. O nie, ona to stoi, co jest? Ej,
Teraz tutaj? Dobra, wchodzimy i... No nie, gdzie ona jest? Może jest w tym, w sejfie jakoś się zgliczowała albo skakowała. Jest tam, zobaczcie. Okej, spróbujemy się zbagować śpiworem. O, ona tam jest, no, nie mogę się tam dostać. Ej, czekajcie, ale tu chyba dynamit wystarczyło. Tak, tu wystarczyło dynamit. Bo Fireout jest wybuchowy. Uwaga, pyk, haha. O nie, ona tu jest. Ja się boję. Ja szukam znajomych. Tak napowiedziała. O nie. Widzowie, ja coś czuję, że ona nie szuka znajomych, tylko kogoś do zhakowania i zabrania mu robuxów. Ale to może być też moja tylko teoria. Takie przypuszczenie. Dobra, widzowie, ja ją chyba zaakceptuję. Zobaczymy, jakie sobie jej prawdziwe. O, znowu mi wysłała. Dobra. Akcept. O ja. Dobra, pytanie. Teraz czy ona mnie zhakuje? I co teraz? Co teraz? Dołącz do mnie. O nie. O nie. Nie, ona wyszła. No dobra, to co teraz? Spróbujemy do niej dołączyć. O mój Boże, trochę się boję. I wbiliśmy. Oh my god. Dobra, napisałem jej, czego ty ode mnie chcesz, babko? Wysłałam ci film. Jaki film? Okej, pobrałem ten film i mamy coś takiego. Spójrzmy to. Puśćmy. Te dziewczyny usuną ci konto w Roblox. O ja! Bunbun Girls to dziewczynki, które wchodziły na gry i spamowały wiadomościami, następnie wchodziły na twoje konto. Czekajcie, i... Bunbun Girls, ja je kojarzę skądś. Czy one spamowały wiadomościami? Jedna z nich dostała sprawę sądową, natomiast reszta nie została odnaleziona. Pokażę ci ich twarze? O ja! Dobra, zobaczmy atak hakerski Bunbun. Pisała do niej, we are Bunbun Girls, we are strong. A, te dziewczyny, one śpiewały we are Bunbun Girls, we are strong. We are Bunbun Girls, girls sing along. Kryjmy to, uwaga. Trzy, co to jest? Bunbun Girls to była trójka chłopaków, która udawała hakerów. Był to zaplanowany fake atak. Aha, czyli to był fake. Okej, czyli tu dowiadujemy się prawdy o hakerach. Okej, czyli Bunbun Girls były fejkowe. A dobra, zobaczmy, kto pod tym stał. Ciekawe, kto ich twarze znalazł. Okej, jakiś chłopak. Kolejny jakiś chłopak. I kolejny jakiś chłopak. Okej, czyli oni we trójkę stali. No to nieźle. Ej, to chyba Simon w ogóle. Dobra, okej, czyli teraz kolejny. O, Tubers. O ja, Tubers to jest najgorszy haker. Obejrz film. O mój Boże, dobra, tam jest coś dalej. Kim jest Tubers 93? Okay. Jest hakerem Roblox, który zakował mi PSYTI. O ja! Zobaczcie, no tak, pamiętam to, jakieś to nagrywałem o tym. Więc widzowie, jak pamiętacie te czasy... O Jezu! O ja! On skakował mi PSYTI, pamiętam tą okazję. To było mega straszne. Teraz puszczę wam ja się potem bałem spać przez niego. Muzykę. I możecie sobie porównać ją do tej Tubersowej. Co? Czy to jest z tego? To jest jakieś bajki! O ja! Knosz? Snajdin? Kontiur? Jezu, to jest chore! W lewym górnym rogu mamy przerobioną postać z kreskówki Zwyczajny Serial. Poza tym widzimy tylko jego skina oraz napis Tubers World Tour. Okej, a teraz dowiemy się o nich prawdy, widzowie, więc zobaczymy, czy to naprawdę jest haker, czy nie. Uwaga, najpierw otwórzmy to i teraz to. Ekipa, która stworzyła Tubers, zadzwoniła do youtubera Craycraft i odszedł do ich gry. Ej, kazali mu dołączyć na tą grę. To jest to. Zobaczcie, ja tu miniaturkę, to są te. Zobaczcie, są wróżkowie chrzestni. Dobra, dołączyłem. Uwaga, to jest rezydencja Fave'a, czyli tego kreatora tej gry, czyli Tubersa. Policja tu jest. Jezu, ja się boję, widzowie, jak ja dostaję haka na tym odcinku, to ja nie wiem, już nie wiem, ja chyba nie nagram filmów. O, to jest on, Tubers. Teraz tak na serio, to jest zły pomysł, żeby w to grać, bo jak... Ja teraz stracę konto już drugi raz w Robloxie. Dobra, ja wychodzę z tego, tam coś jest. Nie, ja nie chcę tu być, bo ja ryzykuję teraz swoim kotem. Ja nie chcę stracić drugi raz Fireoutika. Okazało się, że ta osoba stoi za tym atakiem. Uwaga. O! To jest Trollface chyba. Jak myślicie, czy to jest prawdziwe? Cool Kid to haker i na jego koszulce jest Team Cool Kid, okay. I przez to osoby, które dolaczoły do jego grupki, dostawały admina w każdej grze i Czekajcie, admina w każdej grze? Ja chcę to! Problem był bardzo duży, okay. I przez to Roblox go zbanował i zablokował. Podobno Cool Kid ma powrócić już niedługo, więc uważajcie. Cool Kid używał specjalnego skryptu nazwanym Cool GUI. Dzięki temu, Cool Kid mógł z łatwością zacząć swój proces hakowania WorkATD Pizza Place. WorkATD Pizza Place, moją ulubioną grę dzieciństwa? Pokażę filmik, który potwierdza dzień, w którym WorkATD Pizza Place została zhakowana. Co? O Jezu! Jezu! Jak on to zhakował? Zobaczcie, widzowie, to jest poprane. WorkATD Pizza Place, moje grze dzieciństwa. Ja się najbardziej obawiam, widzowie. Teraz zobaczmy, co tutaj się kryje za tym. Uwaga, pyk.
Pod żadnym warunkiem nie dołączaj do jego grupy. O ja, ciekawe czemu. Wiecie co, widzowie, ja chyba dołączę. Jest w tej grupie, czyli Team Cool Kid. Okej, dołączmy. O ja, Cool Kid Meeting, czyli spotkanie z Cool Kidem. Ja, to jest Whip City z tych czasów, co jest hakował Tubers. O ja, Alex Newton, to chyba też jakiś haker. Co? Albo to jest administrator Robloxa. Honey Khan? Jest detektywem. Ale nie, tutaj nic nie widzę. Ciekawego, więc dobra, wróćmy. Okej, więc teraz zobaczmy prawdziwą historię. Uwaga, pyk. Co to jest? O? O ja. Według plotek, Cool Kid pracował w Robloxie i oszukał Dawida Wazuckiego. Miał 22 lata. Okej, czy to jest właśnie Roblox, ten go szukał i pracował w Robloxie i założył swój kot. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwe. W internecie też nic nie znalazłem, ale podobno to jest pracownik Robloxa. Może, nie wiem, może nie oszukał. Wow, to jest jego twarz. Jeśli to jest prawdziwe, to ja nie wiem, Cool Kid naprawdę szacuneczek, naprawdę szacuneczek. Dobra, uwaga, idziemy teraz do kolejnego. Ważna informacja dla graczy Brookhaven. Okej. Na pewno już o tym słyszeliście. No, nie słyszałem. Chodzi o to, że od niedawna w Brookhaven pojawili się hakerzy. Przykłady. O ja! Wyobraźcie sobie, że... Jeśli zignorujesz... To... Wyobraźcie sobie dostać w Game Pass Samaru Morgan. Wyobraźcie sobie dostać zaproszenie z tym dzieckiem z epoki lodowcowej. Jeśli zignorujesz zdjęcie haker, będzie to wysyłał, dopóki nie zaakceptujesz. Jeśli zaakceptujesz, to dostaniesz telefon lub jumpscare'a. Jeżeli klikniesz w zdjęcie, które haker ci wysłał i dostaniesz telefon, to zaczną do ciebie dzwonić dziwne numery. What? Widzowie, tu nie ma żadnej historii, więc idziemy dalej. Ja nie wiem, co to było. Trzęsi portki, ale nie, wydaje mi się, że tamto było fejkowe. Rondo, ja go znam! To jest mega stary gościu, on tutaj jest na Robloxie od jakichś lat, gdzie moja babcia się urodziła. Babka najlepsza się urodziła. Okay? John Doe był testowym projektem Robloxa, natomiast pewnego dnia został zhakowany i był używany do złych celów. Co? O ja, dobra, to dołączył do niego. O nie, on hakuje mojego... Co? John Doe jest prawdziwy, on pisze. No dobra, to teraz zobaczmy, co tutaj się kryje za tym, pyk. O, nic? Okej, a tutaj historia. John Doe okazał się być dorosłym informatykiem. Zobaczmy, co jest pod jego maską. Pyk. Uuu, pan informatyk. Dobra, teraz kolejny. Co to? Najgroźniejszy haker na Roblox. O, maga. O nazwie lubię jeść kupę, przejmuje Roblox. Co? Lubię jeść kupę? A to nagranie, jak to nagranie... wyglądają jego hacki. O. Brę, brę. O! O nie! On skakował, że robi kupę! Nie grajcie w grę sus amogus i nie upuść mydełka. O nie! Nie upuść mydełka! Co jest? Dobra, widzowie, ja się go boję. To jest najgorszy haker świata. Dobra, zobaczmy, co jest napisane. Kupa haker to haker, który był zwykłym prankiem i używał admina. I czy mamy tego twarz w ogóle? Uwaga, o, Sigma! Namy, namy, sumy, namy, sumy, e, o, u, a, smy, a... Aaaa! Jezu, jak ona mnie straszyła! Oh my god! Okej, to zobaczmy najpierw film. Nowy haker na Roblox atakuje ludzi, jego nick to Night Watcher. On wychodzi w każdą niedzielę i jeżeli będziesz się patrzeć w jego oko na brzuchu zbyt długo, to on cię schackuje. Co? Ej, dobra, to było popaprane. Hop, tutaj jest, tu mamy jego zaraz twarz i tak. Zobaczmy tu, pyk, pyk, ale jeszcze przed, zobaczmy jego konto. Jest tutaj, o ja. Zobaczmy, czy ma jakieś gierki. Ma, widzę się, nazwana jest gierka, dobra, zobaczmy. Okej, jesteśmy na jego gierce i teraz... A! Co to jest? Co to? Ej, zostaw, to jest jego oko, nie patrzcie się w jego oko, nie patrzcie się nigdy w jego oko, nie patrzcie się w jego oko, bo was usunie. To było na filmie, że nie wolno się patrzeć w oko, dobra. O, a co to? O, o, może to kliknąć? Co tu się dzieje z tym? Oh my god, Krycraft zhakował tą właśnie panią i ona chciała pobić dzieciaczka. Dobra, teraz zobaczmy, jest pod twarzą Nightwatcher. Krycraft! Oh my god, czekajcie, czy to było zrobione przez Krycrafta wszystko? Cie, Nightwatcher to haker stworzony na live przez amerykańskiego youtubera Krycrafta. Aaa, okej, okay. Kolejny. Jeden razy jeden. Jest dobrze znanym hakerem z Robloxa. Oh my god, on zhakował pracę ten Natural Disasters. Ej, według mnie ten hack jest bardzo, bardzo spoko, jest taki memiczny. Dobra, zobaczmy. Ojo, zobaczcie, wszędzie są główki 1 na 1 na 1 na 1. To mega stary w ogóle jest, bo to są jeszcze questy. Zobaczmy w takim razie jego prawdziwą twarz, albo przed tym, zobaczmy, kto to był. 1 na 1 na 1, to był bot stworzony przez pracownika Robloxa? Co? On ich oszukał? Ja też chcę pracować w Robloxie i mieć free Robuxy. Dobra, przez pracownika Robloxa. Nie był hakerem, tylko adminem. Bawił się komendami, a ludzie myśleli, że to haker.
A, okej, czy to nie był haker nawet? Pytanie, czy mamy jego twarz? Uwaga. Nie mamy. Nie pokazali jego, czyli nie udowodnili, kto to jest. O, haker, który nazywa się Explorer Elizabeth. Explorer Elizabeth. Ma zamiar zhakować Robloxa 1 lipca 2022 roku. O, kanał. Licza codziennie do włamania na Roblox. O lol! Się włamuje na Robloxa, Jezu! Dobra, to zobaczmy jej story w takim razie, uwaga. Albo czekajcie, zobaczymy jak ona hakuje. Zobaczmy jak ona hakuje Robloxa, uwaga. O my. To jest! To jest w realu! Co jest? Okej, więc zobaczmy tak trzeje historię i jej ten. O, ona tu hakowała Bacona, okej. Elizabeth Explorer to hakerka, która zhakowała ponad 1 milion graczy. Oh my god, 1 milion to jest mega dużo. Dobra, uwaga, zobaczmy. Nie, to jest ona, naprawdę? Ja myślałem, że to jest jakieś dziecko pod komputerem, ale dobra. Zobaczmy kolejny. O, ja już znam tą hakerkę. My już ją znamy. Co ona przeskrobała? Z hakerem i oderem. Umawia się z wieloma użytkownikami. Co? Gdy ktoś się odmówi, będzie próbować zbanować konto tej osoby. O ja! Znaleźć jej adres IP. Co, mój adres? Wejdziemy na główne konto Jenny, czyli A-Girl Jennifer, ujrzymy na jej profil. Ja mieszkam w Ohio przecież. Wejdziemy i potem. Okej, teraz trzeba wejść na jej profil. Na górze wyskoczy nam straszny error. Okej, czyli tutaj na jej profil i tutaj potem do jej gry, okej? Wow. Zobaczmy, co mu wyskoczyło. Ejś? Ejś, tutaj po jakiś ten? O mój... Jezu! 7 i 8. Co? Dlatego wiadomo, że w tych dniach Jenna się pojawi. Okej, więc jesteśmy na tej grze Jenny. O, co tutaj jest? Uuu, to chyba właściciel Jenny został zabity, dobra. Zobaczmy, co tutaj jest dalej. Te strzałki. Danger, uważaj! Chyba tam, gdzie na filmie trzeba. Uuu, tędy, okej. Pyk, 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 pyk po tej górze. I mamy tutaj... ten cave'ik. Dobra, jak mi wyskoczy jumpscare, to ja nie wiem, co ja zrobić. Ja się trochę boję, że ten jumpscare mi wyskoczy. Uwaga, klikamy, zaraz zobaczymy, co nam wyskoczy. I... aaa, no jest jumpscare, wiedziałem no. Co to ma być? Nie, sajbobek to jest. Dobra, teraz tak. A jej twarz to chłopak i okazała być się fejkowa. A, okej, okay, dobra, S. Czyli to jest ona, Ezunia. Dobra, idziemy do kolejnego. O, ja znam tego hackera, on jest prosek. Draco Sword Master. Draco Sword Master, okej. Był użytkownikiem, który dołączył na Robloxa we wrześniu 2006 roku. One zostały jednak zlikwidowane w kwietniu 2012 roku. Draco Sword Master. On uzyskał pana administratora w Roblox Security. Okej, czyli tak, zobaczmy sobie tutaj i to. Uuu, on uderzył Robloxa i Draco był prawdziwym hakerem. I zobaczmy jego twarz, uwaga. Pyk! Co? Czemu on wygląda jak Ryszard Tydraniu, oddawaj mój rower? Ryszard Tydraniu, oddawaj mój rower! Zostaw lajka i suba, żeby Ryszard oddał paniusi rower. Cryptid Puppy, o ja! Dobra, czyli to jest hakerka z TikToka, zobaczmy. Czekajcie, zanim zobaczymy jej twarz. Wow, ale to są zwykłe haki, to nie jest jakiś super haker. Więc zobaczmy twarz tej fejkowej hakerki, uwaga. Oh my god, według tej gry to jest jakaś straszna osoba. Okej, kolejny Vivian Hacker. Okej, teraz zobaczmy tego pana. I teraz ostatni. Pan Bob Roblox? On lata! Okej, czy to jest jego gra prawdopodobnie. O ja, co tu się odwala? Czy to jest jakiś quiz dla mnie? Ty, co to jest? To jest jakaś mapka, ja tu przychodzę. Kiedy powstał Roblox? 2021, 1970, 2004. No chyba w tym, co nie? Ale nie jestem pewien. Napisał, musimy uratować świat od hakerów, przejść to, aby nam pomóc. Dobra, lecę! 2004, ale chyba nie. 2007, ale dobra. Który to jest Oder? Ten czy ta? Na pewno nie on, ale on wygląda trochę jak Oder. On nie. Roblox, co ty chcesz? Dobra, idę do niej, ona jest Oderką. Jest! Dobra. Jaka jest twoja ulubiona gra w Roblox? Moja? Simulator? Nie. Bloxburg? Lubię, ale Brookhaven chyba najwięcej grałem, więc on pewnie to wybrał. Jest! Nice! Dobra, to jest mega easy. Rób to szybciej! Budżena Roblox wkrada się nam na serwery. O, nie. Dobra, lecę. Kiedy stworzyłeś konto? 2004, 2015. A ja? Okej. Okay. Stworzyłem w 2015. Nice. Lubisz Roblox? Tak, tak. Nie. Chyba tak, no, na pewno tak. Jest! Okej. Okay. Jesteś hakerem? Nie. Może tak.
Nie, ja nie jestem hakerem, nigdy nie hakowałem w Robloxie. To mogę wam przyrzec na słowo, na milion słów. Okej, okay, dobra, teraz go-kart, iś? Ile... Piękniejsza chwila w moim życiu, ja już sobie z Robloxem na go-kardzie, ojej. Aaa, co to jest Jenna? Aaa, ona ma minę! Nie, nie, co ona zrobiła? Proszę cię, dobra, dojeżdżamy do jego głowy, damy radę, nie, Szymona rzuca w nas. Aaaa, szybciej, bo Roblox przestanie istnieć. O nie, dobra, spokojnie Roblox, spokojnie, na full, o nie, dawaj, jest. O, co jest? Wow, o, Roblox, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Ty, Roblox napisał mi, jesteśmy w mojej głowie. O nie, to jest głowa Robloxa. Co? O nie, czekajcie, że to jest... Nie, Jenna, youtuber 93, hakerzy najgorsi w Robloxie. Tutaj brakuje jeszcze Coolkida chyba i jakiegoś... O nie, jest haker, dobra, brakuje Coolkida. Ja cię kręcę, nie, dobra, wychodzimy stąd. Nie mam już wyboru, muszę jechać niestety, widzę samemu. Nie wiem, gdzie jest Roblox, on chyba walczy z Jenną. A, to jest Jenna w tym. O nie, Jenna, Roblox. Hej, Jenna. Nie tyka po prostu. O nie, to są Jenny. A, o, Roblox mi dogania, wsiadaj Roblox. O nie, Jenna wyszła, co jest? Goni nas! Szybko, Boblox, idziemy. O nie, trzeba wskoczyć. Jest, udało się. Dawaj tędy, Boblox. O! Story jakieś. Haha, kolejne konto spanowane. O nie, i trzeba klucz przenieść dalej i teraz przejść dalej, dobra, rozumiem. Haha, zniszczyłam całego Robloxa. Nie, Roblox, czy to naprawdę się stanie? Czy to się stanie? O, fioletowy klucz, nice. I teraz przechodzimy dalej. Iś, on napisał tak, że się to stanie. To najgorzej na świecie. Dobra, chodź. I teraz tak. Co ty tu robisz? Haker może być tylko jeden. Wow, tuber 93 przeszedł, czyli drugi haker mocny z Robloxa. Iś. To jest takie głupie. O, walka hakerów. O, dawaj, tubers. Dawaj, Jenna. Nie wiem, w sumie. Opalający się ten klucz. A, pali mi się klucz. Ej, dobra, otworzymy mu jeszcze. Idziemy dalej, Boblox, idziemy. O, oni się pobili wszyscy. I teraz, co wy tu robicie, hakerzy? Mój stary, znaczy mój Roblox. Roblox, właściciel Robloxa. O, szybciej, uciekajmy. Haha, ban. O. O, okej, idziemy dalej. Dobra, pierwszy wybór. Ja nie wiem, co mam wybrać. To jest jakiś z Robloxa, a to jest prawdziwy. Który jest chyba lepszy? Dobra, ten jest prawdziwy. Ten jest lepszy. Okej, czy mam wybrać Jenna? I w prawdziwym życiu Jenna. O ja, dobra, czyli Jenna to jest mężczyzna. O, a co to jest? Jenna, Roblox, pomóż! O ja, bitwa. O, co tu się dzieje? Bitwa! Jenna versus Roblox, widzowie. To jest zbyt mocne, dobra. Ten typ oczy Jenna. To jest prawdziwa Jenna. Jest! Dobra, teraz tak. Hagi Wagi, narysowany czy prawdziwy? O, Roblox tu stoi. Oh my god, co się tam dzieje? Widzowie! Jenna dostaje w ten. Ujo. Piękna bitwa. Dobra, Hagi Wagi czy Hagi Wagi? Dobra, prawdziwy to jest. Teraz tak, prawdziwy piesek to jest ten chyba. To on jest słodziak. O, dobra, idzie wtedy. Bareface czy bar biznesmen? Biznesmen, to jest prawdziwy, okej. Okay. I teraz kotek w tym, czy kotek? To jest kociak prawdziwy. Nie, co oni tam robią? Ja cię krecę, ta bitwa jest zbyt mocna. O, dobra, teraz idziemy chyba tutaj. O, ja cię, toksyczność. O nie, szczury tu biegają, dobra, muszę to przejść. Ble, 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 jeszcze raz ble. O, dobra, tędy. Eś, o ja, jestem ciekaw, co się dzieje tam. Czy Jenna i Roblox dalej walczą? Okej, okay, jesteśmy. Aaaa, klon Jenny, szybko nad nią. Ops, okej, okay, parkour, jest, mega, fajny, łop, i S. Lecimy. Nara. Wow! Jadę! Wow! Au! Okej, okay, doleciałem cię. Dobra, Jenna i Boblox stoją w rogach. O tak, rogach. Gumball czy Adventure Time? Gumball! Jest, dobra. Roblox czy... Roblox, dobra, jest. Dobra, teraz tak, Tixy czy Robux? Oczywiście, że Robuxy, dobra. Nice, teraz mamy dziewczynę czy chłopaka? Co? Dobra. Nie wiem, weźmy to twarz, bo ten chłopak wygląda jak nie wiem. Dobra, uwaga, i teraz tak, mamy biznesmena czy bacon. Okej, okay. I teraz Crash Poker, jest. O ja, zobaczcie, jak oni się nawalają. Jenna zaraz z deda. Jest, dawaj Roblox, lecisz, rozwalasz ją, jest. Rozwaliliśmy ją, nice. Obudziłem się w tym miejscu z niewiadomych przyczyn, zobaczcie. Leżałem tak na łóżku.
O, czy to jest mój komputer? Czy to jest komputer Fireouta? Ej, to wygląda jak moje stanowisko. Ale ja mam biały fotel. Muszę to przejść, dobra. Sprawdzimy, czy to jest mój pokój? Czy... O, dobra. Wiem o tobie wszystko. Uwielbiasz zjeżdżalnię. Skąd ty to wiesz? Dobra, tu jest jakaś zjeżdżalnia, tylko jak ja mam to przeskoczyć? No nie, czy ja muszę tu skakać? To jest zbugowane. A! Wiedziałam, że z tym nie doskoczysz. Dobra, ta babka zaczyna być creepy, bo wiedziała, że jestem nubkiem. O nie, czy to jest Fireout Killer? A! Nie, zostawię, ale on w ogóle nie chodzi, on się zbugował. O nie, kolejny. A jak podejdę? O, zabiję? Że... A, zeskoczył, odchodzi! One chodzą po drabinie, co jest? O, ale to jest creepy, dobra, wchodzimy na górę, szybko. Trzeba uciec przed killerami. Fast, gotta go fast. Dobra. Poszliśmy i tu jest zjeżdżalnia, dobra, jedziemy. Fire Creeper, widzieliście? O ja, dobra, zjeżdżamy. Simon jako ta laleczka ze Squad Game. Fire Out Junior, dobra, za szybko jadę, już nic nie widzę. Fire Out Nubek, dobra. Fire Out Superman. Jakieś te ciasteczko ze Squid. Dobra, nie wiem, co się tam działo. Nie mam pytań, ale dobra, jedziemy dalej. To był killer Fire Out, to mi prawie ten dziabnął, to są chodzą po tym. Oby mi nie dziabły i nie zbugował. Nie wywaliły z mapy. Ale naprawdę kozacka mapeczka. Dobra, tu mamy jakąś furkę. Lamborghini. Mogę, ale nie jeździ, ale kozak. Dobra, i tutaj mamy wejście do tego domu. Dobra, to jest chyba mój dom. Tepło mnie gdzieś. To jest respawn. Dobra, czy ja jestem w twoim poko... Co? Czekajcie. Sorry, mówię po chińsku. Czy jestem w twoim pokoju? Ja, no, nie, dobra. Dobra, przestaję, sorry, oglądałem taki mem na TikToku o Chinie, nie ważne. Dobra, mamy tutaj, czy jestem w twoim pokoju? I to pytanie jest mega osobiste, bo ja jestem w pokoju i nikogo nie widzę przynajmniej. No nie, nikogo u mnie nie masz, w ogóle niedługo kamerka, to będziecie widzieć. Tak czy nie? No nie ma nikogo. Masz 5 sekund do zostawienia łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem, albo być dupkiem. 5, 4, 3, 2, 1, bum! U mnie w pokoju, więc... Nie! Jak to? W ogóle to zdjęcie, tam jest za mną coś, teraz zauważyłem. Dobra, skoro tato mnie zabiło, to znaczy, że ktoś jest w moim pokoju. I się trochę cykam, co nie? Ale dobra, wchodzimy. Co to jest? Fireout się co tutaj przy telewizorku, to ja to znam. To jest ten, bieda telewizor. O nie. O nie, ktoś siedzi za mną. O nie, hell not. Ja się kręcę. Mam dalej ten telewizor na beczce stojący. No nieźle, fajna podstawka. Jestem biedaczkiem. Dobra, więc tak, kolejny. Jaki miałeś pierwszy nick w Roblox? Skąd ty to wiesz? Skąd wiesz, że miałem nick, co ja lubię 5? Serio, ja miałem nick, co ja lubię 5, nawet wam pokażę. Nie wiem, co miałem wtedy w głowie, ale naprawdę miałem, co ja lubię 5. Potem Real Fireout, potem pieseły, piesy 1, 2, 3. Fireout, jakieś 2, 2, 3, 3, 3 HP. Dobra, nie wiem, serio, nie wiem, skąd miałem to w głowie. Ale dobra, lecimy dalej. Jaki miałeś pierwszy nick, no to co ja lubię 5, to wiadomo. Nie zabiło mnie, ale to jest stresujące, co nie? Twoja ewolucja. To są moje skiny, ja taki skin miałem kiedyś. Skąd? To ktoś wie, że ja miałem taki skin, przecież ja go nawet na YouTubie nie pokazałem. Ja miałem taki skin, jak zaczynałem w Robloxa grać, znaczy nie zaczynałem, tylko już trochę grałem, bo na początku byłem Guesem albo Baconkiem. Skąd to ktoś wiedział? Nie mam pojęcia, ale to jest creepy. Potem to. Reakcja, zobaczcie, ja tak wyglądam. Ale dobra, nieważne, może taki outfit miałem. Dobra, kolejne. Kto był pierwszy? Fireout Junior czy Chmurka Junior? Ej, to są zdjęcia z fireout.pl. Chyba wiadomo, że jest Fireout Junior, ale mam nadzieję, że mnie nie zabije. Jest! Dobra. Co to jest? Ale małe bobki tu wchodzą. A, bo to jest fireout.pl. I tu małe bobki wchodzą. Ale kozak. Jo, ale słodkie. O ja, i tam jestem ja, jako Lemon Demon. Nie, dobre, serio. Widzowie, robicie naprawdę dobre gierki, ale tej gry troszeczkę się boję. Z kim nagrywał vlogi Fireout? Nagrywałem oczywiście, że z Wojanem. O tak, to raczej chyba każdy wiedział. Niestety Sajbobek jeszcze nie pokazał twarzy, więc nie wiem, jak nagrywać z nim vlogi, ale chętnie bym ponagrywał z moim koleżką niebieskim. Więc idziemy do Wojana, dobrze. I kolejne. Czy zostawiłam ci karteczkę pod domem? Chyba coś było, ale chyba nie było. To chyba nie była karteczka.
Był tylko jakiś list, ale nie wiem czy... Możliwe, nie zostawiłaś mi, ale w ogóle chciałem wybrać, co to jest, nie wiem, dobra, co to dom? Dobra, wezmę do domu. O, dobra, przeżyłem, ale już się bałem, ale nie wiem, co to znaczy karteczkę, no, ja nie wiem, czy dostałem karteczkę, nie sprawdzam poczty. Dobra, wow, ale to wygląda kozacko, dobra, mamy tutaj jakąś dziewczynę i Simona do wyboru, jakąś dziewczynę, czyli to, co to jest, dobra. Nie wiem, kto to jest, ale wezmę Simona. A! No nie, proszę! O, tą osobę? No nie! To był Cheetos czy ona? No nie! Nie, o co tutaj chodzi? Dobra, wybrałem ją i teraz znowu ją. Robuxy, no nie! Nie, straciłem Robuxy. Musi na rzecz, nie wiem kogo nawet. Ale dobra, może jest miła, dlatego. Dobra, tutaj mamy samochód. Fiacika? Czy da baby car? Let's go! Oczywiście, że let's go! O, yes! Nie spadłem, dobra. Let's go! Ej, let's go! Dobra, Fortnite czy Reblex? Wiadomo, że Reblex! Yes, udało się. Dobra, mamy Fortnite'a czy Reblex, a teraz mamy... O nie, ja wiem, że Frost jest droższy, czyli ten. Bo to jest za adopt mi pety i ja wiem, że on jest droższy, co nie? On jest trochę mniej droższy, więc bierzemy go. Jest! Udało się, nice. Prawdziwa kasa czy Robuxy? Za prawdziwą kasę można kupić Robuxy, teoretycznie, ale... Nie wiem, co wybrać. Nie wiem, uwaga! Robuxy! Ah! Yes, przeżyłem! Oh boy, to było ryzykowne, serio. Czy ja widziałem ze spadających fajerotów? To było mega ryzykowne. Dobra, mamy tak. Kogo bardziej wolisz? Mnie czy Simona? Wybierz mnie. No nie! Simona, ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Czemu to jest milion strzałek na ciebie? To jest chyba oszustwo. Dobra, lecimy tędy. Tam tu był skam, żeby wiecie, podpucha. Wow, ale fajne zjeżdżanie. Up, wjeżdżamy. Gdzie my jedziemy? Ej, gdzie my jedziemy? A, czy wpadłem do kibla? A, na fireroad.pl są same przeceny, wszystko jest przecenione. Nie było lepszego momentu, żeby cokolwiek kupić. Zobacz, już się wszystko wyprzedaje. Kup, zanim się wyprzeda, polecam, link w opisie. A, o fuj. Nie mogę tak żyć, ja śmierdzę. Śmieję, tego tu jest, no. Co to w ogóle jest? To jest kibel, to jest... No nie, to jest ohydne, jestem w ściekach. Jak się za mnie dymi. Poddymiłem trochę. Dobra, i co teraz, mamy się resetnąć? Serio? Dobra, resetuję się, bo nie chcę wyglądać tak, jak wyglądam. Nie chcę być w kupie całym. No dobra, skoro trzeba, to trzeba, lecimy! Nie wiem, kim jesteś, ale my chyba cię muszę bardziej lubić. Co to jest? Co to? Ej. Nie, zabiły mnie, co to było? Jakieś szereki były. OCB, co to się stało w ogóle? Trzeba inaczej do tego podejść. Zjeżdżamy, stajemy. Zjeżdżamy, stajemy. Dobra, teraz trzeba tu uważać, bo tu są jakieś szereki. O, mamy auto, dobra, musimy uciec z auta, tylko tam jest Mario, chyba do zgadnięcia? Mario? Dobra, już rozumiem, dobra, trzeba to jakoś przemyśleć, lecimy. 3, Mario, let's go, spadajcie. No nie! O, żyję! A, nie! Co się ze mną odwali? Co? Stop! Dobra, teraz nie można przesadzić. Patrzcie, oni są tak rozłożeni, że muszę jakoś je przy... Nie, jak teraz się nie uda? Się zdenerwuję, po prostu się zdenerwuję. No nie, dobra, to jest niemożliwe. Dobra, one stoją tam, co nie, zagoniłem je jakimś cudem. I teraz muszę wpisać Mario, co nie? I lecę, bo chcę! Aaa! Jest! Zamknęło się! Ale się udało, dobra, bierzemy dalej tego jeźdźca smoków. To jest gumball, lol. Ale kozak, zobaczcie. Gumball, dobra, jedziemy dalej. O nie, winning smile. Dobra, coś jeszcze, okej, mamy jakąś drogę i na końcu jest. Co to jest? To jest jakaś straszna twarz. Uwaga, skaczemy. Ej, gdzie się przyna? Co to jest? Czemu to jest moja ikonka? Co to jest? Gdzie ja jestem? Święta! Wygląda jakby to było... Dobra, to weźmy akurat historię o porwaniu. Na. Mam free robuxy, chodź! O ja, co tu się dzieje? Dobra, idź tam. Okej. Okay. Dobra. Free robuxy, no to wchodzę. Wchodź tam! To jest jakieś story. Nie wiem, w ogóle przyniosłem jakąś story, ale dobra, gramy. Dobra, odjeżdżamy. Gdzie jestem? Psychofanka. O nie, to jest story z psychofanką. Co jeśli to ona... O nie, dobra, gdzie jestem?
Uwaga, coś dalej. A, psychofanka, co ty zrobiłaś moim zwierzętom? Pamiętasz mnie? O nie, ona ma moje zwierzaczki. Już po tobie. Gryzie. Fire Junior, ugryzł i ten, nóż. Nie! Wow, co jest? Tak, Juniorze, a Junior ją ugryzł. Jo, uciekajmy. Uciekajmy, dawaj, Juniorek. Ucieka. Uwaga, ucieka. Ucieka i uciekł do domu. Nice, i bardzo fajne. Dobra, ja myślę, że to było na tyle z tego odcinka. Nie wiem, co było z tym story, ale było mega creepy. Dziękuję, że zagrałeś w moją grę Fireout. Jestem twoją psychofan, zjedź na dół, żeby przejść quiz. Dziękuję bardzo za tą grę. W ogóle mega to jest miłe. Co to jest? Czemu? O co tu chodzi? Czemu te zwierzaki tak wybiegły? Ale dziękuję bardzo za gierkę, nie, no naprawdę. Dziękuję każdemu, kto robi coś dla mnie albo po prostu dla kanału. Lecimy, trzeba tu zjechać, żeby zejść na jakiś quiz. Wow, wow, tam byłem ja, zobaczcie. O, w ogóle się wywróciłem. Co tu się dzieje? Dobra, o, coś to było. Tam jest Fireout Piggy w tym. Dobra, zjeżdżamy. Ej, zatrzymałem się. Halo, nie, zjeżdżam. Wow. Dobra, zjeżdżamy. To chwilę może potrwać, bo widzę, że ta zjeżdżalnia jest długa. Ale jestem ciekaw, co będzie na pierwszym quizie. Co jest? Dobra, wbiłem od góry, bo mnie zabiło. I wiem, że ta odpowiedź już jest zła, więc musimy wybrać to po lewej. Kto jest twoją dziewczyną? Co to jest? Co to jest za quiz? Halo, to nie miało tak wyglądać. Kto jest twoją dziewczyną? O co tu chodzi? Dobra, mamy do wyboru osobę, która wygląda jak skamer w Robloxie, bo takie mają outfity skamerzy zwykle, takie bekowe. I mamy też do wyboru lalkę ze Squid Game. Ja chyba pójdę w lalkę ze Squid Game, wiecie? Bo to nie działało, więc co? Naprawdę to jest moja dziewczyna? Co to jest? Dlaczego ja ją całuję tam? O co tu? Nie. Dobra, kolejny quiz. Nie wiem, co się dzieje z tym quizem na początku, ale już mamy kolejny ten do wyboru. Ile masz lat? 69, czyli jestem starym dziadkiem. Ledwo robię szpagat, a jednak dalej jestem młody. Czyli mam 17. Skąd wiedziałaś, że mam 18 lat? Pytanie. Nie, no to raczej chyba dużo osób wie. 17 lat, więc uwaga, wchodzimy. Jest, dobrze. Zgadłaś, dobrze. Dobra, i teraz kolejne. Simon jako Nubek, ja jako Sonic. Co to jest? Dobre to jest. To jest trzy potrójny podbródek. Zostaw lajka i suba w ciągu 3 sekund, albo będziesz mieć potrójny podbródek. Ten, a tu Fireout ma Sonika, dobra. Kolejne, ile jest postaci w Poppy Playtime? O ja, to jest ciężkie, czekajcie, jest ta laleczka na pewno. Jest też Huggy Wagek. I czy ona jest już w Poppy Playtime? Czekajcie, chyba są dwie dalej. Nie ma chapteru drugiego. Albo jeszcze się liczy jako ja, że ja jestem trzecią postacią. O nie, nie wiem, nie wiem co wybrać. Dobra, wybieram dwa, bo nie pamiętam. Jest, dobrze. O, ale to jest stresujące, dobra. Kolejny, Fire. Jo, ale to jest koza. Zerowane z Poppy Playtime, a ta. Na środku jak jest, tak. Moi babcia. Osoba, która to zrobiła, to jest koksem. Ja, Fajro. Dobra, idziemy dalej. Mamy tu do wyboru. Jak się nazywa Simon? Patryk czy Szymon? O, nie. Skąd ty to wiedziałaś? Skąd ona wie, że Simon ma na imię Patryk? Patryk, nie, tak serio to wiem, że Szymon. Ej, nie wiem, nie wiem, to jest creepy trochę, ale fajne, nie? Naprawdę fajny quizik. Dobra, więc wchodzimy z Simon. Dobrze, zgadłem! Ej, piona. O, tu mamy checkpointik, zapiszemy sobie, nie wiem, czy on działa. Dobra, skocz na to, co uważasz, ale uważaj, bo spadasz. O ja, to jest z tego. Ja jestem ciekaw, co tutaj, w ogóle, co uważasz, co to znaczy, co uważasz? Dobra, Fireout Junior czy Fireout? Spróbuję. Fireout Junior! Aaa, czemu nie? Czemu Fireout Junior jest lepszy od Fireouta? O nie. No i co teraz, gdzie ja będę? Checkpoint działa, dobra. Mamy checkpointa, więc idziemy teraz tutaj. Czyli Fireout. Tak, działa. Okej, teraz tak, Fireout czy Nubek? Szczerze, to nie wiem, co może być tutaj do wyboru. Ale ja wolę. To jest stresujące. Fireout. Czas na reklamy. Zapraszam na fireout.pl. Zanim wszystko się wyprzeda. Ej, zapraszam. Ej. Jest, udało się, nice. Okej, teraz mamy do wyboru Fireout, znaczy Robuxy jedne, czy Robuxy masa Robuxów. No ja szczerze wybrałbym masę Robuxów, ale nie wiem, co wybrać. Dobra, wybieram masę Robuxów. O, jest, udało się. O, dobra, teraz mamy tak. Umbrella czy ten. Star, czyli parasolka lub gwiazda. Szczerze,
To ja wybieram gwiazdę. Jest prostsza, jest wycięta. Nie! Co jest, jaki trik zrobiłem, widzieliście to? Ale chodzę jakoś wolniej. Ej, nie mogę przeskoczyć tego już. Aha, czyli dobra. Czyli zcheatowałem, ale i tak się nie uda, bo... Aj, no dobra. Lecimy z powrotem. Pum, 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 pum. Okej, to działa. Szczęście tu działa, jak moja noga, która teraz na tym stanęła i się nie boi. Dobra, nie wiem, o czym ja mówię, widzowie. Jest jakiś lek na mówienie głupot, bo ja bym go chętnie kupił. Dobra, mamy do wyboru McDonald's czy KFC? Szczerze to wolę McDonalda, ale się boję. Boję się wybrać. Dobra, strzelam KFC. Jest, trafiłem. Dobra. Mamy zamiast McDonalda, a ja szczerze chyba wolę McDonalda. Dobra, mamy do wyboru Jerry Face czy moja twarz? Dobra, nie wiem, jak to wybrać, szczerze, nawet nie mam pojęcia. Dobra, wybiorę moją twarz, bo mi się bardziej podoba. Ale nie mam nic do twarzy Jerry'ego, jest fajna i droga. Nie! Okej, Jerry Face był wygranym. No w sumie jest droższy. Dobra, teraz musimy wybrać Simon czy Cheetos. O nie, ten wybór jest mega straszny, ale Simona znał dłużej. Dobra. Kogo wolę? Sorry, ale wolę Simona, czy to sorry, nie obraź się, ale znam dużo Simona, więc. Ale czy to jest bardzo fajny i bardzo spoko. Bardzo, bardzo dobry do zjedzenia. Często go jem. Nie, tak serio to nie. Dobra, co tutaj mamy? Mamy jakieś noże. Mamy mniej Simona jako killerów. Mam nadzieję, że oni nie zabijają, nic nie robią. Dobra, idziemy sobie kliknąć checkpointa. I teraz, który lepszy? Fire Road stary, nowy, czy Fire Road stary? Dobra, jestem ciekaw. Uwaga, wybieram ten. 3, 2, 1. Go! Walić to! Wow, udało się, ale ten chyba też działał. Nie, tam to zabijał. Oh man, dobra. Czy mamy ty. Co to jest? Dalej jest quiz. Ej, co to jest? Tu można przejść? A nie, myślałem, że tu można przejść. To jest jakaś strzałka, dobra. Możemy wybrać, kto to jest. To jest Jerry. I super. Dobra, mamy. Tutaj mamy chmureczkę, dobra. Chmurek to jest mega proste. Chmurek jest, dobrze! O, jaki słodki! Słodki Fire Road Junior. Dobra, wpiszemy Fire Road Junior, ale zobaczcie, tak by wyglądał Fire Road Junior, jakby był w realu. A propos tego, 26. Prawdopodobnie Fire Road Junior będzie już w sklepie na fireroad.pl. Tak, naprawdę. Dobra, tutaj wpisujemy Fire Road Juniorek. Okej, mamy do wyboru. Podpowiedź. Nie Simon z nowej popularnej gry horror. Aha, czyli to nie jest Simon, myślałem, że to Simon. Dobra. To może być Huggy Wuggy? Skoro popularnej gry horror. Tak, zgadłem! O nie! Oh my god! Najgorzej, friendly smile, moja twarz. Z trzema oczyma. Co to jest? Winnie, bo to jest winning smile, dobra, winning smile. Tak, co jest? To jest kolejny winning smile. Zaraz do patelni. Dobra, winning smile, razy dwa. Smile, okej. Are you winning son? O nie, prezydent Stanów Zjednoczonych z winning smilem. Kolejne, burger smile. Winning smile i winning smile cyklop. Oh yeah, to uwielbiam. Dobra, i tu mamy wygraną już. Oh man. O, się teleportuje. Wybierz jedne drzwi. Mam wybrać czerwone czy niebieskie? Niebieskie! A, muszę kliknąć. Myślałem, że trzeba wejść. O, gdzie jestem? Halo? Witaj w niebie. O, hej! Czekaj, to są jakieś drzwi? Muszę ci coś powiedzieć trochę o niebie. A, dobra. A ja wolę pójść tutaj. Witam wszystkich. Nie, chcę się ukryć. Oni to gadają. Dobra, idziemy dalej. Co to jest za story kozackie? Ilu zabraliście ludzi do zjedzenia? O nie, oni chcieli mnie zjeść! To była podpucha! To była podpucha... Pan Bóg. Tak być nie może, za mało ludzi zebrali. O nie, dobra, czy ja jestem jednym z nich? O, ja dobrze, że oni mnie nie widzą. Dobrze, że to tylko story. Co on tutaj robi? Łapać go? Aha, to jednak nie jest story. Aaa, widzą mnie. Co on tutaj robi? Łapać go? Dobra. Lecę, kontynuuj. Szybko. Jest, dobra. Gdzie ja? Miniami? Aaa, jestem na talerzu. Pomocy, on chce mnie zjeść mniami. Co to w ogóle jest? Co to jest za gość? Jakiś kurczak. O, czemu kurczak je jaja? Dobra, jestem tutaj do jakiegoś portalu. Among Us mnie uratuje. Among Us. O, uratowałem cię. O, dzięki. Dobra, to tyle było. Dobra, to dzięki wielkie za oglądanie. Siema wszystkim. No i widzimy się w kolejnym odcineczku. Bye.